Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, bardzo wszystkich. Proszę powiedzieć, czy mnie dobrze słychać? Dać znać. Słychać i widać, czyli wszystko działa. Bardzo się cieszę w takim razie. Państwo, sport to nie tylko logo na koszulce, to nośnik wartości, emocji, tego, co decyduje dziś o skutecznej komunikacji. Tak więc chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać na webinarze pod tytułem Budowanie wizerunku przez sport, organizowany przez agencję Publico oraz Press Service Monitoring Mediów. A dyskutować dzisiaj będą dwaj prelegenci: prezes firmy Publico, pan Szymon Sikorski, oraz dyrektor badań i rozwoju biznesu Press Service, pan Marcin Szczupak. Tytułem wstępu wspomnę tylko, że firma Publicom to agencja z ponad 15-letnim doświadczeniem, która łączy głębokie rozumienie insightów komunikacyjnych ze znajomością mediów. Jest to zdobywca ponad 10 nagród w konkursie Złote Spinacze. Press Service Monitoring Mediów natomiast jest liderem w dziedzinie kompleksowego monitoringu internetu, social mediów, prasy, radia i telewizji. Ze źródeł polskich i zagranicznych. Firma monitoruje ponad 5 milionów źródeł polskich i blisko 90% światowego rynku mediów, pomagając markom zmieniać rozproszone dane w strategiczne informacje, zarządzać wizerunkiem, docierać do klientów i zwiększać sprzedaż. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach i zapraszam prelegentów do dyskusji. Dzień dobry. To tym razem ja zadam pytanie, czy mnie słychać? Ale wydaje mi się, że tak. Dziękuję za wprowadzenie. Dziękuję za wprowadzenie w takim razie. I ja będę przechodził do meritum. To, co chciałem powiedzieć, o czym chcieliśmy porozmawiać, w takim potężnym temacie pod tytułem o tym, jak budować wizerunek poprzez sport. My się z Marcinem, czy w ogóle z PSMM znamy dosyć długo, natomiast w tym roku trochę popracowaliśmy razem. I zbudowaliśmy taki produkt właśnie o monitoringu efektów sponsoringowych i o monitoringu efektów sportowych w kontekście, co jest bardzo ważne dla sportowców, dla marek, w kontekście inwestycji w sport. A wszyscy dobrze o tym wiemy, że sport jest cudowną rzeczą, ale to, czego w sporcie przede wszystkim potrzeba, to są pieniądze, a naszą tezą jest, że żeby to umieć dobrze robić, to potrzeba dobrego dostępu do danych. Dlatego pomyśleliśmy o pewnym produkcie, który wprowadziliśmy na rynek, o którym więcej opowie Marcin, a ja już się nie będę przedstawiał, bo zostałem bardzo ładnie przez Pawła tutaj jakby prowadzony. Publicon, agencja 15 lat na rynku, dzisiaj głównie we Wrocławiu i w Warszawie. Portfolio, spektrum klientów, partnerów i doświadczenia mamy bardzo duże, ale przede wszystkim to, co chciałem dodać, to, że dosyć mocno od ostatniego roku zaczęliśmy w sporcie poruszać się, inwestować. No, to sport zawsze był moją miłością, bo każdy z Państwa wie prawdopodobnie, że sport albo się kocha, albo się po prostu nim nie interesuje. Ja byłem zawsze gdzieś tam w tej pierwszej grupie, natomiast zawsze gdzieś to w sferze zainteresowań było. Ostatnio też jest w sferze biznesu. Mamy dwie spółki, jedna właśnie Publicon Sport, która obsługuje sportowców, w tym między innymi Huberta Hurkacza, sportowców ze stajni Orlen Teamu, czy ostatnio mamy wspólny właśnie do projektu PZPN-u. Oprócz tego pomagamy firmom właśnie w inwestycjach sportowych. Budujemy też, i to mi się wydaje też jakaś taka ciekawa rzecz, pomagamy takim młodym, początkującym sportowcom w tym, żeby oni właśnie lepiej się poruszali na rynku partnerów, mediów, w rynku sponsoringu. Robimy to no, na bardzo takich, bym powiedział, warunkach. No, bardziej jest to pasja, powiedziałbym, niż biznes, więc staramy się pomagać tym młodym organizacjom i młodym sportowcom. To jest też coś, co robimy, a razem z PSMM-em i z Marcinem właśnie zbudowaliśmy taki biznes, który nazywa się panel sponsorski, i to jest trochę połączenie naszej wiedzy z jednej strony, z drugiej strony danych technologicznych, które są w PSMM-ie, i stworzyliśmy po prostu system do monitoringu sponsoringu. Tak? Jakby PSMM zawsze miał dostęp do tych danych, tak? Natomiast nie miał w tym specjalizacji. Mieliśmy tą specjalizację i rozumiemy te dane, umiemy czytać te dane. No i wspólnie doszliśmy do tego, żeby po prostu zbudować i rozwijać ten produkt. Udaje nam się go rozwijać całkiem nieźle, bo on na rynku jest od roku, a już teraz no, mamy choćby, co ogłaszaliśmy w tym tygodniu, podpisaliśmy współpracę na obsługę świadczeń sponsoringowych dla wszystkich partnerów
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wcześniej też mierzyliśmy ekwiwalenty właśnie tych naszych małych sportowców. No i to też dlatego zdecydowaliśmy się powiedzieć razem. Ale o systemie więcej będzie opowiadał Marcin. Ja mu nie będę zabierał tej przyjemności. Ja natomiast chciałem powiedzieć o paru rzeczach, tak, które, bo jedną z takich naszych misji, i właściwie dla mnie bardzo ważną rzeczą, ale też częścią misji jest to, że chciałbym, żeby ten sport po prostu na rynku funkcjonował lepiej, żeby sportowcy funkcjonowały lepiej. Oczywiście, że będzie pani Joanno tutaj materiał z webinaru przesłany, to od razu też dopowiem. Nawet starałem się, robiąc prezentację, tam dosyć rozpisywać to więcej niż jednym zdaniu, żeby czy w jednym takim bulecie, żeby użytkownicy mogli sobie chociaż trochę przypomnieć, co też autor miał na myśli. No i wracając, to mówię, mam taką misję, żeby po prostu ten sport, jakby świadomość i jakość polskiego sportu, jak najbardziej na niego wpłynąć. I żeby trochę opowiedzieć o swoich przemyśleniach, ale też rzeczach wynikających z doświadczenia, a mamy parę takich jakby rzeczy, które wyciągamy jakby z doświadczenia już teraz, po takim roku czy dwóch latach bardzo takiej aktywnej pracy na rzecz sportu. I sobie ułożyłem to takie cztery dogmaty. Jest tam cztery czy tam pięć dogmatów, ułożyłem sobie, o których, które chciałbym troszeczkę rozwinąć. Pierwszym dogmatem, o którym chciałbym powiedzieć, jest to, że dzisiaj sport tak naprawdę, i to jako dla marketerów jest przede wszystkim strasznie ważna rzecz, żeby sobie uświadomić, że sport dzisiaj ma absolutnie wszystko to, co powinien mieć marketing. Bo ja bardzo często jestem uczestnikiem konferencji czy kongresów ekonomicznych, biznesowych, marketingowych, to już na pewno, czy PR-owych, i tam zawsze powtarza się po prostu niczym mantrę, tak, że dzisiaj w marketingu i w brandingu liczą się takie rzeczy jak zaangażowanie, emocje, jak historie, jak storytelling, tak, jak takie historie, jakby jak Dawid pokonuje Goliata, historie takie jak ktoś mały staje się kimś wielkim, tej takiej ciężkiej pracy, te wszystkie archetypiczne historie, one są w sporcie obecne. Jakby sport dzisiaj, no jak pomyślimy sobie o takich rzeczach jak zaangażowanie, jak pomyślimy sobie o takich rzeczach jak emocje, to przecież wiemy o tym, że to są najlepsze nośniki, sport jest dzisiaj najlepszym nośnikiem do tego. Tak? Jakby przez marka za pośrednictwem właśnie sportowców może się uwiarygodnić, tak, przekazując właśnie te wartości. Druga rzecz, sport to są wartości i kropka. Jakby niby takie oczywiste, cały czas też na zajęciach z brandingu na przykład, czy jak kiedyś opowiadamy o brandingu, jakby w którą stronę cię skręca branding, skręcają marki, to bardzo często powtarzamy historię o tym, że branding to dzisiaj, kiedyś to było tylko jakieś tam, kiedyś to było coś, co sprzedaje, tak? Potem było włożenie do tego lifestyle'u, a dzisiaj tak naprawdę proszę zwrócić uwagę, jak bardzo marki łączą się i wchodzą w rejestry wartości, nie? Poprzez angażowanie się w różnego rodzaju takie akcje społeczne, nie? Jakby nawet powiedziałbym bardzo często wchodząc w takie rejestry polityczne, nie? Czyli wspierając pewne właśnie idee, a inne na przykład właśnie no, nie wspierając ich. I dzisiaj i sport jest również nośnikiem tych wartości, nawet dużo bardziej, bo poprzez sport można wyrażać strasznie dużo rzeczy o świecie i o tym, co jest dla nas ważne. Tak, ja już nie powiem o tych takich kultowych tych momentach w historii sportu, nie? Jak na przykład olimpiada w Monachium, tak? Czy takim jak, nie wiem, olimpiada w Moskwie z drugiej strony, nie? Czy jakby nawet te takie bliższe historie, czyli nasza jedna z olimpijek, która bardzo wyraźnie jakby do swoich homoseksualnych, tak, do homoseksualności swojej się przyznała po odebraniu medalu. Czy hymny, reprezentacja piłkarek nożnych Stanów Zjednoczonych, tak, z Megan Rapinoe, czyli kapitanką, która bardzo wyraźnie jakby dała wsparcie dla całego ruchu Women Empowerment, to po pierwsze, po drugie LGBT. Jakby, i sport jest fenomenalną platformą, żeby o tym opowiadać. Nie? Sport jest w tym wiarygodny, sport jest w tym prawdziwy. Sport skupia atencję mediów i opinii publicznej, nie? I to jest świetny argument, żeby w niego po prostu inwestować. Po trzecie, to też widać, trochę przeglądałem, kto jest gościem dzisiejszego naszego jakby tego webinaru i bardzo duża część z naszych gości to są ludzie, którzy zajmują się właśnie social mediami, czy komunikacją jako taką. I jak sobie weźmiemy Instagram na przykład, to pierwsze miejsce największym Instagramerem jest Cristiano Ronaldo, trzecim jest Leo Messi. Pierwszą marką komercyjną, która jest na Instagramie, jest Nike, to jest tam pozycja numer 11 bodaj. Jak zobaczymy na przykład, kto był partnerem ostatnich mistrzostw Europy w piłce nożnej, to był to TikTok. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej niż to, że jakby media społecznościowe widzą,
że sport dzisiaj jest właśnie platformą dla budowania tych rzeczy, o których mówiłem przed chwilą, czyli wartości i pewnego przekazu. Jakby sport jest czymś, co nakręca social media, sport jest czymś, co nakręca media społecznościowe i sport jest czymś, co będzie go nakręcał, bo jakby widać, że nawet jak się pojawiają coraz to nowe media, takie jak TikTok, to sportowcy natychmiast fenomenalnie tam się odnajdują na tych platformach. Nie? Więc jakby jest sport właśnie paliwem dla rozwoju mediów społecznościowych. Kolejną rzeczą, na którą tutaj w tym miejscu chciałem zwrócić uwagę, jest to, że też jak weźmiemy znowu strukturę użytkowników czy tych dużych influencerów, to ci wszyscy influencerzy fitnessowi, ale też dietetyczni, tacy sportowo-lifestyle'owi, oni są bardzo wysoko we wszystkich rankingach. Nie? Jakby oglądamy sportowców fitnessowych, oglądamy, to jest właściwie, niektórzy nawet nie określają się sportowcami, tylko bardzo określają się stylem życia, o czym jeszcze za chwilę będę mówił, tak? Ale też wszystkie dane statystyczne pokazują, że ten trend znowu zaczął rosnąć, nie? No bo Polska przez lata była znacznie poniżej wydatków takich per capita na sport. Mówię o rodzinie, wydatkach na rodzinę, bo to się tak najczęściej w metodologii przyjmuje, że liczy po prostu jak bardzo usportowiony jest dany kraj, to byliśmy poniżej średniej. COVID i pomimo, że na przykład konsumpcja mediów tych takich sportowo-fitnessowych, ona wzrosła w internecie, to wydatki na sport dosyć mocno spadły, co widać w takim raporcie tam GUS-owskim o kulturze fizycznej 2020, ale po tym COVID-zie zaczęły znowu dynamicznie rosnąć, nie? Czyli sport znowu jest w trendzie, tak? Sport znowu jakby zaczął bardziej angażować. No bo wiadomo, skończyły się kwestie naszej zdrowotności, przynajmniej medialnie się skończyły, więc Polacy masowo wracają do tego, do uprawiania sportu. I ostatnia informacja, dlaczego tutaj też chciałem tak zarysować trochę takie tło gospodarcze dla sportu i dlaczego to jest dobra platforma dla marketingu, to jest to, że dzisiaj Polacy wydają cały czas na sport mniej niż Europejczycy. I to jest dla mnie bardzo dobra informacja, tak, bo medianę mamy niższą, nie? A jakby wszystkie inne mediany zbliżają nas coraz bardziej do takich średnich konsumpcji mieszkańców tych bardziej takich rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, więc można z tego dosyć prostą konkluzję i prosty wniosek wysnuć, a mianowicie taki, że po prostu ta dynamika rozwoju sportu u nas będzie cały czas wyższa niż w Europie, a w Europie rośnie. Nie? Dlatego jak sobie weźmiemy to wszystko do kupy, to widzimy pierwszy wniosek, który chciałem tutaj narysować, tak? Czyli że dzisiaj sport jest paliwem dla konsumpcji, paliwem dla marketingu i paliwem dla biznesu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że no wiadomo, jako ludzie, którzy angażują się w sport, wiemy, że to, czego nam brakuje najwięcej, to argumentów do tego, żeby sprzedać to sponsorom. Bo sponsorzy wobec inwestycji w sport, poza piłką nożną, którą radzi sobie całkiem dobrze, są cały czas nieufni. Ale do tego jeszcze wrócę. Idziemy dalej. Bo sport też warto zastanowić się nad tym, jak go sprzedawać i opowiadać o nim troszkę inaczej niż tylko przez pryzmat samego sportu. Bo sam sport jest ideą, to jest współzawodnictwo, to są zawody. Sport jest cały czas jakby postrzegany przez pryzmat profesjonalnego współzawodnictwa. A przecież sport to jest coś znacznie więcej. Jakby sport, jakby patrząc tak bardziej holistycznie, to jest sposób ubierania się, jedzenia, życia, tak? To jest estetyka czy droga życiowa, nie? No, czy to jest lifestyle. Co widać, bo marki ubraniowe to zrozumiały, bo one nie tylko robią odzież funkcjonalną, która pozwala nam szybciej biegać, ale taką, która po prostu pomaga nam lepiej wyglądać albo żebyśmy wyglądali jak po prostu ludzie z tej kategorii. Dlatego to jest lifestyle i to jest też lifestyle, który może się wpisywać bardzo dobrze w większe narracje. Takie jak na przykład świadome życie, takie jak ekologia, takie jak wielokulturowość, takie jak tożsamość, czy takie jak woman empowerment. Trochę już o tym mówiłem, że sport jest nośnikiem może być nośnikiem dla komunikatów, które dzisiaj są tak bardzo na przykład atrakcyjne dla wszystkich największych firm. Bo równocześnie dzisiaj przygotowaliśmy zupełnie jakby dla jednego z klientów raport o praktykach ESG w polskich korporacjach notowanych na giełdzie papierów wartościowych. I kiedy tam odpytywaliśmy największych marketingowców o ich priorytety w kontekście budowania strategii rozwoju marki, to wszyscy podkreślali te same rzeczy. Świadome życie, ekologię, tak, otwartość, wielokulturowość i wieloetniczność, tożsamość,
Tak, czy takie rzeczy jak diversity and inclusion, który ja tutaj nazwałem sobie jako woman empowerment. I teraz skoro jakby marketerom, tak, szefom, strategom największych spółek w Polsce zależy na tym, żeby rozwijać te wartości, to warto o sporcie opowiadać dokładnie w taki sposób. Przykładów można by tutaj bardzo dużo mnożyć. Nie, no, o wielokulturowości to w zasadzie każdy dzisiaj klub zawodowy, tak, nie tylko w piłce, ale nie wiem, w koszykówce czy w innych, tych innych dyscyplinach, on jest wielokulturowy, więc sport dla wielokulturowości jest absolutnie świetną platformą, że już nie powiem o Igrzyskach Olimpijskich, podczas których wiadomo mamy do czynienia ze wszystkimi kulturami, możemy, to jest nasze okienko, kiedyś to było okno na świat, a dzisiaj to jest jedno z wielu takich naszych okienek na świat, które pokazuje nam inne kraje, pokazuje nam dyscypliny, pokazuje nam ludzi i to, jak żyją w innych krajach. Kiedy mówimy o woman empowerment, to samo, tak, jakby sport kobiet, tak bardzo niedoceniony, choćby nawet cały czas wydaje mi się, bo porównując wydatki na marketing sportowy w sportach żeńskich i sportach męskich, no to jest gigantyczna różnica. A jak weźmiemy strukturę społeczną, to okazuje się, że kobiet jest przecież więcej, tak? Jeżeli wzięlibyśmy na przykład taką medianę jakby uprawiających sport amatorsko, to różnica między kobietami a mężczyznami uprawiających sport amatorsko jest niewielka. A jeżeli chodzi o wydatki sponsoringowe, jest duża, więc ja sobie raczej bym to też spojrzał na to jako na wielką na przykład szansę, tak, dla marek kobiecych, żeby wspierać sportowczynie, tak, czy reprezentantki różnych dyscyplin, no bo one są absolutnie, mogą być fenomenalnym nośnikiem, tak, a jakby cały czas jest to moim zdaniem dosyć rzadko wykorzystywane i jeszcze niewiele firm świadomie chce po prostu sięgnąć do takiego angażowania kobiet przez sport, a i zostaje w tych rejestrach, mówiąc o takim wyzwoleniu, zostaje w rejestrach po prostu, nie wiem, kremów, tak, i tego, że kobieta może pokazać jedynie piękną cerę, a jeżeli chodzi o zaangażowanie czy zaangażowanie sportowe, to mniej. Chociaż oczywiście to się zmienia, jest masa przykładów, tak, jakby już choćby Joanna Jędrzejczyk nawet, tak, gdzie ona potrafiła sprzedać swoją po prostu waleczność, tak, i swoją osobowość dla marek bardzo różnych, natomiast dysproporcja między inwestycjami w sport męski i żeński jest cały czas bardzo, bardzo duża. I o każdej z tych narracji tak naprawdę jesteśmy znaleźć jakąś opowieść w sporcie. Więc dla was, dla części osób, bo też wiem, że jest trochę ludzi z klubów sportowych, ze związków sportowych, czy z organizacji sportowych, to jak sprzedajecie dzieci do sponsora, to nie mówcie tylko i wyłącznie, i o tym też będę jeszcze mówił, o tym, że będzie się logo świecić przez 3 minuty 15 sekund, albo że ekwiwalent tego logotypu kosztuje tam 17 582 zł, tylko mówcie przede wszystkim o tym, co jest znacznie ważniejsze w marketingu i brandingu, a mianowicie o tym, jakie wartości dany sportowiec, tak, czy sportowczyni, czy inny lekkoatleta, lekkoatletka, ktokolwiek wartości za sobą niesie. I proszę zwrócić uwagę, że właśnie najlepsze marki na świecie to rozumieją. Nie, jakby ja jestem fanem koszykówki, takim nawróconym trochę, bo przez lata się tym nie interesowałem, ale NBA jako marka zawsze gdzieś tam była obecna, bo to jest właśnie NBA, to jest coś znacznie więcej niż po prostu koszykówka. Jak oni produkują sport, ale też produkują widowisko, mają fenomenalnie rozwinięty swój cały ekosystem medialny, mają swoje formaty, mają potężny merchandising, tak, jakby te wszystkie gadżety, mają franczyzy, mają wystawy, tak, niedawno można było oglądać wystawę na przykład robioną przez europejską NBA, ale dotyczącą oczywiście tego głównego NBA, ona była do obejrzenia w Warszawie, znaczy to jest produkt totalny, nie, znaczy Amerykanie, wiecie, to jest jedna dzisiaj już nie największa, ale cały czas jedna z największych gospodarek na świecie i Amerykanie wiedzą, jak robić biznes i oni, dla nich sport jest tylko jednym z elementów tej całej opowieści, nie, tam jest wszyte wszystko, już nie powiem właśnie o lifestyle, o muzyce, o filmach, tak, o widowiskach, takich gwiazdy są po prostu, oni rozumieją, jak budować po prostu ten sport tak, żeby on był dobrze finansowany, bo nie chcę być profesjonalny, bo można być profesjonalnym sportowcem, nie będąc po prostu tak w 100% zmediatyzowanym, jak są Amerykanie, czy koszykarze NBA. Natomiast oni to rozumieją i po prostu dlatego tam są kontrakty takie, jakie są. Tak, jakby to jest warunek sine qua non. Oni po prostu będąc, uprawiając sport, najlepiej na świecie, potrafią do tego dołożyć model biznesowy, który jest najlepszy na świecie. I o to tam po prostu chodzi, więc jakby
te marki, które to rozumieją, te dyscypliny, które to rozumieją, tak, to one mogą na tą wygrać. Bo jak sobie weźmiemy właśnie NBA, który gra w kosza i Polską Ligę Koszykówki, do której ja umywam rączki, tak, natomiast Liga Koszykówki w Polsce wczoraj sprawdziłem, tak, to jest kilka tysięcy osób na Instagramie, EBL to jest około 15 tysięcy osób, nie? A rozgrywki NBA w Polsce ogląda kilka razy więcej osób i nawet jest gotowych za to płacić, tak, przez aplikację NBA. I teraz tak, nawet kluby sportowe są bardziej angażujące niż na przykład liga czy organizacja jako taka, nie? Czy pojedynczy koszykarze też. I teraz oczywiście to jest tak, że wiadomo, Polska Liga to nie jest NBA, skala jest nie ta, ale ja nie mówię, żebyśmy mieli setki milionów followersów, tak? Natomiast to jest bardzo duże, wydaje mi się, pole do popisu, do zrobienia. Tutaj w ogóle tych kwestii lifestyle'owych w naszym baskecie nie ma, przecież znowu buty, ubiór, tak jakby, nie wiem, muzyka, tak cała kultura, po prostu jakby gdzieś tam, cała kultura, ta właśnie multietniczność, trochę takich naleciałości jednak historycznych, które są w tym sporcie, one są zupełnie wykorzystane i teraz w bardzo dużej ilości dyscyplin ten lifestyle, tego lifestyle po prostu przy tym nie ma, nie? Fajną drogę, tak na marginesie zupełnie, a propos lifestyle'u, właśnie przeszła lekkoatletyka, która takim sportem jest, no też to nie jest typowy sport taki, czy którym inaczej. Są ludzie, którzy fascynują się lekkoatletyką, ale to nie jest widowisko, nie? To nie jest widowisko, które tak jak piłka nożna dzisiaj ma powtarzalność codziennie, bo dzisiaj jak się jest kibicem piłki nożnej, to mecze są codziennie. Ta mediatyzacja tego całego zjawiska doprowadziła do tego, że zaczynają się mecze w poniedziałek, kończą się w niedzielę, tak? Jakby wczoraj była Liga Mistrzów, gdzie jest Liga Mistrzów, która jest Liga Europy. Piątek, sobota, niedziela są ligi, tak? Poniedziałek ligi się kończą, tak? I od wtorku znowu jedziemy z pucharami. Nie? A potem są prezentacje, które działają dokładnie tak samo. Więc lekkoatletyka nie jest tego typu sportem, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj dzięki sukcesowi, tak, ale też takiej właśnie medialnemu potencjałowi tych młodych polskich sportowców, biegaczy przede wszystkim, tak, to nagle się okazało, że po prostu można zbudować dużo większe zainteresowanie takimi dyscyplinami, które wcześniej po prostu były, nie? Jakby to jest też coś, co jest dobrego, co się dzieje w polskim sporcie i to zupełnie na marginesie. Natomiast tak jakby to opowiadanie lifestyle po prostu, czy kreowanie lifestyle w sporcie, to jest jedno z takich obowiązków i zobowiązań wszystkich tych, którzy za sportem stoją. I też jak spojrzymy właśnie na lepsze brandy, nie? To one opierają o lifestyle, całą komunikację. To są marki, które w social mediach naprawdę potrafiły się bardzo solidnie zeskalować. Mówię oczywiście Under Armour, Nike, Adidas. I tutaj znowu też uwaga, tak, że jakby myślę, że przed naszymi czempionami takimi odzieżowymi, mówię o polskich, to jest jeszcze trochę do zrobienia w kontekście właśnie tej metanarracji. Inaczej, samo pokazywanie sportowców to nie jest lifestyle. Tak jakby samo pokazywanie, po prostu inwestowanie w sponsoring sportowców to nie jest lifestyle. Nie? Lifestyle to jest coś znacznie więcej. Lifestyle to jest spięcie tego z kodami i trendami w kulturze i to wymaga trochę szerszego spojrzenia. Warto po prostu o tym zacząć, nie jakby doceniając to, co się w ostatnich latach wydarzyło w polskim sporcie, bo wydarzyło się bardzo dużo w kontekście takim prorozwojowym, to moim zdaniem warto po prostu na to zwracać uwagę. Punkt trzeci, tak jakby i to jest uwaga, to jest coś, co, o czym się rzadko mówi, nie? Ale wydaje mi się, że warto to wykrzyczeć. Tak? Sport jest niedoceniony, a inwestycje w sport są niedoszacowane i to mówię nawet o tych wielkich. Mówię nawet o takich po prostu tuzach, tak jakby w pozyskiwaniu sponsorów, jak Polski Związek Piłki Nożnej, tak, takich jak lekkoatletyka, tenisiści i tak dalej, to u nas te kontrakty sponsorskie są naprawdę bardzo, bardzo niskie. Tak jakby i przede wszystkim dzieje się to z paru przyczyn, o czym za chwilę, tak, ale największym problemem jest to, że u nas się bardzo wybiórczo i niewiele inwestuje w sport i nie ma kultury wspierania sportu przede wszystkim. Tak jakby inwestuje się, jak ktoś jest bardzo dużą korporacją, bardzo dużą firmą, to pakuje w konie pociągowe, które dadzą mu największy ekwiwalent. Takie jak piłka nożna, takie jak skoki narciarskie, czy takie jak żużel, czy takie jak siatkówka. No i tutaj tak naprawdę to są najbardziej te dofinansowane polskie sporty. Ale jak byśmy spojrzeli na to w szerszej skali, to się okazuje, że to nie jest nawet pewnie nie więcej niż 10% całego rynku takiego sportowców zawodowo uprawiających swoje dyscypliny, ale też w ogóle szerzej tak jakby tego rynku ludzi zainteresowanych sportem. Teraz dla mnie bardzo symptomatyczna była opowieść jednego z naszych medalistów olimpijskich, bodaj to był Leszek Blanik parę lat temu,
kiedy on opowiadał, że on już po zdobyciu medalu olimpijskiego, jak on trenuje, a on trenował przez kozła, to on dostaje od miasta salę gdzieś tam w Gdańsku na Oliwie i on się rozpędza w korytarzu, przebiega przez halę i dopiero może wykonać jakby manewr. I potrafił się wyćwiczyć w tak jednak urągających warunkach mimo wszystko, tak, do medalu, znaczy do medalu olimpijskiego. I teraz jest pytanie, tak, czy po prostu co się musi wydarzyć, tak, żeby nagle sponsorzy, firmy lokalne zaczęły zauważać tych sportowców mniejszych, nie? Bo nie zawsze trzeba wspierać Lewandowskiego i trzeba być jakimś Huawei'em, już nie, tak, ale jakąś ogromną po prostu jakby korporacją, tak, typ, nie wiem, Procter & Gamble, tak, czy jakimś tam Gillette na przykład, tak, który jest w stanie inwestować tylko w gwiazdy, nie? Znaczy sport można wspierać na każdym poziomie. W sporcie można budować marketing jakby i brand swój na każdym poziomie, na poziomie małym, średnim i większym. I to jest taka rzecz, którą należy po prostu uświadamiać, nie? Gdzieś tam naszym firmom, prezesom, marketingowcom, tak? I to jest ten element tej trochę misji, bo moim zdaniem to jest tak jak z influencerami, nie? To jest bardzo podobna historia. Zawsze można coś zrobić, nie wiem, przez Annę Lewandowską, zawsze można zrobić coś przez Dane, zawsze można zrobić coś przez jakąś, nie wiem, inną, dużą, kolosalną influencerką, która trochę zarazem jest przecież takim nośnikiem, takim wielkim billboardem obklejonym bardzo różnymi reklamami, nie? I bardzo trudno jest zdobyć autentyczność na takim nośniku i prawdziwą relację, nie? I coraz większa ilość marketerów to sobie myśli o tym w ten sposób, że ja wybiorę sobie jakąś mniejszą influencerkę czy mniejszego influencera i z nim, nią będę budował relacje, które są długie, ale wiarygodne. Nie? Bo wiarygodność w mediach społecznościowych jest walutą, która ma dosyć duże znaczenie. I podobnie ze sportowcami, nie? Znaczy nie trzeba wspierać Krychowiaka, tak? Błaszczykowskiego, który już nie gra, ale dalej jest jakby w topce po prostu reprezentantów Polski o największej wartości marketingowej. Nie trzeba wspierać wcale jakichś gwiazd, po prostu tam złotych medalistów olimpijskich, Kamila Stocha i tak dalej. Nie? Znaczy można też w mniejszej skali budować sobie relacje i autentyczność, tak, dla swojej marki ze sportowcami mniejszymi, ale za to bardziej wiarygodnymi, tak, trochę w nich inwestując zarazem. I można to wpisać też nie tylko w budżet marketingowy, ale też taki budżet związany z zrównoważonym rozwojem, choćby nawet. Nie, to jest pierwsza rzecz. Natomiast to się jest problemem tutaj, nie? Że ci duzi sportowcy, tak, i takie duże gwiazdy, oni mają ze sobą machinę marketingową, nie? Znaczy oni mają wszystko policzone, nie? Czyli jeden mój post kosztuje tam 100 tysięcy złotych, tak? Dlatego, że ekwiwalent medialny dla niego wynosi X. To jednak z tymi małymi sportowcami i z małymi dyscyplinami jest zawsze dużo większy problem w wskaźnikowaniu ich. Tak, a trochę jest tak, znaczy dużo trudniej jest wycenić ekwiwalent, wiecie, wierności, nie, lojalności, nie, jestem wiarygodności, tak? Dużo łatwiej jest estymować, ile kosztowała ekspozycja logo tam, nie wiem, u Stanowskiego na fotelu, nie, czy coś takiego. To jest po prostu łatwiejsze. No i to jest jakiś tam problem, nie? Dlatego też właśnie zaczęliśmy też tą pracę naszą, tak, w budowaniu tej sportu od po prostu pracy nad wskaźnikami jako takimi, nie, bo wskaźniki muszą być dobre i wskaźniki muszą być dostępne i wskaźniki muszą być, one muszą być adekwatne, bo dzisiaj żaden marketer, świadomy marketer, czy żaden świadomy dyrektor marketingu nie będzie podejmował decyzji uznaniowo. No chyba, że po prostu, nie wiem, zda się na takie na intuicje, nie? Ale intuicję trudno sobie bronić przed szefem. Więc lepiej, tak, żeby tą intuicję móc podeprzeć wskaźnikami, tak, jakby twardymi danymi, wyceną ekwiwalentu wartości sportowej, etc. Kolejny punkt. Trudno jest cały czas przełożyć sponsoring na biznesowy sukces. Nie, znaczy możemy powiedzieć, że wygenerowaliśmy ekwiwalent, możemy powiedzieć, że wygenerowaliśmy jakąś tam wartość, ale bardzo trudno jest na przykład, i to z reklamą jest tak samo, nie? Znaczy na odwieczne pytanie, czy reklama sprzedaje, to my możemy powiedzieć, że raczej tak. Tak samo tutaj można powiedzieć, czy sponsoring się opłaca i przekładać na biznes, to my tak samo dokładnie możemy powiedzieć raczej tak. Bo do końca bardzo trudno jest zmierzyć po prostu na przykład świadomość marki, tak, jakby z danymi zakupowymi, bo to dokonujemy w bardzo różnych sytuacjach, nie? Więc to się po prostu trudno mierzy. I to też jest taka rzecz, znaczy mamy wiele przykładów, nie? Takich jak Red Bull na przykład, nie? Czy takich jak nawet nasz największy mecenas sportu w Polsce, tak, którego świadomość marki jest bardzo, bardzo duża, ten największy producent tej odzieży naszej sportowej, czyli 4F, który tak naprawdę wybił się na wspieraniu sportowców w dużej mierze,
Natomiast to są pewne intuicje, nie? Znaczy możemy powiedzieć o tym, że sprzedaż nam wskoczyła w danym momencie, tak, ale czy korelacji nie da się dowieść bezpośrednio, to jest to samo tutaj, więc to też jest jakby całej branży, tak, wymaga gdzieś tam takich dużych zbierania argumentów, zbierania danych do tego, żeby po prostu gdzieś przekonywać, nie? Kolejnym problemem jest to, i to jest wyzwanie przede wszystkim dla związków sportowych, sportowców, tak, i wszystkich dookoła, to jest to, że dzisiaj cały czas największymi mecenasami polskiego sportu są spółki Skarbu Państwa przede wszystkim, czyli sektor publiczny jako taki. Bardzo trudno jest przekonać do inwestycji sportowych przedsiębiorców. Tak, dlaczego? Znowu wróć, punkt poprzedni, tak, pomiary. Jakby im bardziej spomiarowany będzie po prostu marketing sportowy, tak, tym łatwiej będzie namawiać dyrektorów marketingu, tak, którzy po prostu potrzebują danych. I tu odpowiadając od razu na pytanie na Adama jakby kwestię, tak, że on widzi, że mały sport inwestują nie marketerzy, a prezesi. Oczywiście, że tak. Ale to właśnie dlatego, że wskaźniki, no to tu się w 100% zgadzamy, nie? Jakby ja też biegam po górach i tam jak rozmawiam na przykład z organizatorami jakichś biegów górskich, tak, czy zawodów górskich, to tam oni wiecznie mówią, że jak mają partnera tylko dlatego, że prezes biega, nie? Albo że ktoś tam biega i że on to lubi i że widzi. No ale to jest takie bardzo uznaniowe, nie? Znaczy żaden dyrektor marketingu nie podejmie decyzji o wydaniu pieniędzy swoich szefa po prostu na marketing sportowy dlatego, że biega, nie? I że to lubi po prostu, nie? Znaczy to jest i w triathlonie to sama historia, nie? Więc jakby rzeczywiście to są rzeczy, które trzeba budować. Znaczy rolą, jeżeli triathlon, na przykład triathlon uważam, że to jest niszowa dyscyplina, nie? Cały czas dosyć mała. Jakby w telewizji tam są jakieś transmisje, na olimpiadzie można było oglądać, już dosyć dużo zawodów leci na streamingu, że można oglądać na YouTubie, nie? Tylko to cały czas jest taki, to jest naprawdę nisza, nie? Ale to jest rola na przykład Polskiego Związku Triathlonu, tak? Czy to jest rola jakiejś organizacji branżowych, żeby budować świadomość tego sportu? No jakby historia polskiego sportu pokazywała, że można mieć całkiem niezłe sukcesy w pewnych dyscyplinach, ale po prostu go nie ten, ale ich nie wykorzystać odpowiednio, nie? Znaczy ja wierzę akurat w to, że na przykład dzisiejsze sukcesy tam w tenisie, tak, będą odpowiednio skwitowane, bo dzisiaj tak naprawdę jesteśmy, no nie chcą być tenisową potęgą, tak, ale jakby no, mamy numer 1, tak, w kobiecym tenisie i numer 14 na wczoraj w tenisie męskim, tak, no to jest na pewno, to jest coś. Więc i to są dyscypliny, które nie mają skali piłki nożnej, tak, czyli nie interesuje tym 10 milionów ludzi, ale za to tu profil na przykład jest inny. To jest też tak, jak z mediami, jak wybieramy, nie? Znaczy z jednej strony reklamujemy się w Pulsacie, tak, bo ma duży zasięg, ale z drugiej strony wybieramy media typu Vogue, tak, czy wybieramy media typu jakieś bardzo niszowe, TVN24, TOK FM i tak dalej, po to, żeby tam dotrzeć do sprofilowanego odbiorcy, nie? I tak samo jest tutaj. No triathlon ma bardzo sprofilowanego, to nie jest tani sport, nie? Mimo że to jest bieganie, pływanie i rower, to każdy, kto tam dotknął triathlonowego roweru, czy triathlonowego czegokolwiek, to wie, że ten sport do najtańszych delikatów więc nie należy. Tak? Jakby jak się pojedzie też na zawody triathlonowe, to widać, że jakby to jest sport, w którym bawią się no, całkiem dobry profil ma użytkownika. Nie? Więc jakby tutaj też nie mówienie na przykład dużym, ale ekwiwalenty mogą być słabe, tylko w jakiej tym, tylko na przykład właśnie w jakiej grupie odbiorców. I to jest też na przykład rzadko brane pod uwagę czynnik, nie? Że na przykład właśnie, nie wiem, w triathlonie, w biegach górskich, tak, no, profil odbiorców jest bardzo, bardzo przyzwoity, nie? Znaczy pod kątem takim zakupowym, tak? Ja mówię pod kątem konsumenckim przede wszystkim. Więc jakby jestem absolutnie, uważam, że po prostu przed dyscyplinami takimi jak triathlon, biegi górskie, lekkoatletyka, tak? Zawody takie jak kolarstwo oczywiście, które jest absolutnie po prostu jakby topowym sportem, czy tenis, tak? Tam jest ogromna przyszłość, ale to jest w dużej mierze rola związków, instytucji branżowych, tak? Jakby, wiecie, związków popularyzujących sport, tak? Żeby się tym zająć po prostu, nie? Ale tam jest potencjał przeogromny. Znaczy ja go jako marketingowiec absolutnie czuję, ale żebym ja mógł go sprzedać klientowi, to musi klient mój tak czuć, nie? A to jest już zupełnie inna bajka, bo to trzeba po prostu, to musi wypadać z gazet, to musi wypadać z social mediów, tak? To jakby ktoś, kto inwestuje pieniądze po prostu w jakiegoś sportowca, musi wiedzieć, że on to dobrze wydaje, że to jest dobrze wydana inwestycja po prostu. Jeżeli będziemy tak mówić, a nie przez pryzmat, że ktoś coś lubi, to będzie znacznie łatwiej po prostu. Jakby i żeby popularyzować ten sport, żeby go wnosić na poziomy wyżej, bardzo ważne, żeby gdzieś tam o tym pamiętać. Kolejny problem z tym związany to jest to, że właśnie to jest problem, z którym się też strasznie często spotykamy,
Sportowcy po prostu są takimi, nie chcą po prostu niektórzy przed sobą przyznać, że są produktem i nie traktują się jak produkt. Sport, sport, sport. Ja tutaj trenuję, to jest dla mnie świętość, tak? I w ogóle reszta mnie nie obchodzi, bo ja powinienem dostawać. Trochę, ja trochę to rozumiem, trochę nie. W sensie takim, że jakby w życiu sportowca najważniejsze powinno być trenowanie, dyscyplina i tak dalej, ale potem jojczenie o tym, że nikt mnie nie chce, jest trochę nie fair. I to jest dosyć skomplikowany problem, ale proszę zwrócić uwagę, że w mediach najlepiej sobie radzą tacy sportowcy z każdej dyscypliny, którzy rozumieją po prostu, że do ich obowiązków należy się pójść, uśmiechnąć, spotkać dziennikarzem, nie odrzucić go, nie olewać social mediów, nie olewać po prostu jakby swoich partnerów takich biznesowych, sponsorów, dbać i tak dalej. Oni sobie po prostu radzą lepiej. I jakby no, to jest taka przykra prawda, bo sportowca rzeczywiście powinno być jakby pierwszym, najważniejszym przykazaniem to, żeby dbać o swoją dyscyplinę, nie? Czy o swój trening, tak? O swoje żywienie i tak dalej. To jednak w tym zmediatyzowanym świecie elementem sine qua non jest to, żeby sportowcy mieli kompetencje medialne pod tytułem cenić media, budować z nimi relacje, budować relacje z influencerami, wchodzić w cross-promocje z innymi. Pamiętać o tym, że to nie jest przepalony czas. Tak, bo żeby uprawiać sport lepiej, trzeba mieć lepsze warunki. Żeby budować dyscyplinę, trzeba mieć lepsze warunki. Trzeba po prostu inwestować w zasięg. I to trochę jest tak, że nie namawiam, ale po prostu bez tego jest bardzo trudno wyjść poza ten. Jest bardzo trudno wyjść poza pewną bańkę. Świetnym przykładem jest Iga Świątek, ta, która oprócz tego, że jest no, fenomenalna na korcie, tak, to ona jest ten. To ona jest przede wszystkim, ona to rozumie i to widać. Ona wie, kiedy się powiedzieć, w jakim kontekście. Ona wie, kiedy się powiedzieć o polityce. Ona wie, kiedy się wypowiedzieć. Najczęściej najlepiej się nie wypowiadać oczywiście, ale mówię w tym przypadku polityce międzynarodowej. Tak, ona potrafi być empatyczna, potrafi powiedzieć, kiedy jest źle, niedobrze. Zawsze znajdzie czas dla każdego. I to nawet dla małych ich partnerów, którzy po prostu wychodzą do niej z jakimś drobnym listem. Sam gdzieś kiedyś świadczyłem takiej rzeczy. To jest absolutnie nie, jest świetna cecha. Co w ogóle nie przeszkadza jej być świetną po prostu zawodniczką, nie? I to jest ekstra, tak? No i właśnie, też to, że nie będę chodzić po sponsorach, nie? Bo ja jestem pan sportowy czy pani sportowczyni, ja nie będę łazić po sponsorach, bo mi to uwłacza, nie? Znaczy to jest złe. Jakby, ja nie mówię inaczej, to trzeba zachować zdrowy dystans, tak? Ale właśnie zdrowy, nie? Znaczy tu nie ma co się co perzyć, tu trzeba po prostu rozumieć, w jakim świecie się żyje, nie? Słynne 8 sekund Roberta Lewandowskiego. O Jezus, znaczy Robert jest ten, Robert moim zdaniem jakby i w tym przypadku też ja uważam, że on jest bardzo świadomym, wszystkiego świadomym sportowcem, absolutnie. Wiadomo, że on jest tak mocno nastawiony inaczej, on jest tak mocno poddany presji mediów, nie? Że po prostu czasem trudno jest pewnych, tak jak te urodziny, tak u jednego z tam takich ważnych prezesów, nie? To mogło się to nie wydarzyć. Ale po prostu w tym takim natłoku informacji, tak, o nim i możliwości takich różnych, które on miał w trakcie kariery, długiej kariery, przecież kariery bez kontuzji i tak dalej, o nim tak naprawdę od paru lat nie ma chwili ciszy, to jego wpadki wizerunkowe są bardzo, bardzo ograniczone. I na pytanie o tym, na ile Iga gra, na ile jest naturalna, to ja odpowiem tak jak zawsze, jedyna słuszna odpowiedź, ja nie mam bladego pojęcia, tak samo jak wy nie macie pojęcia, tak samo jak nikt nie ma pojęcia, jakby nieważne, czy ma w sobie ten wrodzony dar, tak jakby nie każdy może być potworem medialnym, jak ona, nie? Bo ona jest rzeczywiście świetna w tym, ale każdy może do pewnego momentu po prostu się uczyć tego i być ćwiczyć. To też nie jest rocket science. Ja nie mówię, żeby być po prostu, wiecie, nie, fenomenem, absolutnie po prostu najlepszym komikiem, tak, żeby zawodnie. Nie, chodzi o to, żeby się uśmiechnąć, być otwartym, dać wywiad, po prostu dać przede wszystkim przestrzeń i otwartość. Tak? Ludzie zrozumieją, że ten jest bardziej zamknięty, ten jest bardziej szczery. Przecież Kamil Stoch tak naprawdę też nie jest tytanem erudycji, nie? I takiego tam otwartości do ludzi, nie? Ale nie jest, tak? Ale potrafi po prostu być w tym naturalny. I on odpowiada zgodnie ze swoim sumieniem, on nigdy nie porywał, tak? Nie był żyłą, nie? Który gdzieś tam potrafi po prostu zabawić nas, nie? On jest po prostu sobą i tam dużo do jego wizerunku to dokłada, nie? Że on jest po prostu taki, jest sobą i tyle. I tam nie trzeba nic więcej. Więc nie trzeba być po prostu urodzonym charyzmatykiem i urodzonym po prostu magikiem, nie? Żeby sobie z tym radzić. Tak. I
No i to po prostu naszą rolą, tak, ale też waszą. To jest rolą właśnie całej branży, nie? Coś takiego, żeby budować dzisiaj, że sportowiec powinien mieć markę, nie? Zespoły będące koło sportowca powinny zadbać o jego markę i powinny go do tego namawiać. Nie powinny go od tego odżegnywać, bo jesteś najlepszy, nie? Jesteś najlepszy, to po prostu nie bój się, po prostu podzielić się tym w tym świecie. Znaczy ten świat szuka po prostu dobrych wzorców, nie? I uważam, że ten, że warto się to wykorzystywać, więc jakby wracając do tego, co trzeba zrobić, co wydaje mi się, że należy zrobić, do czego ja bym na pewno namawiał, to jest to, że po prostu, żeby każdy sportowiec tak, bo ja wierzę, że każdy da się sprzedać, nie? Znaczy wiadomo, że mały sportowiec triatlonista nie znajdzie sponsora takiego jak Robert Lewandowski nigdy w życiu, nie? Bo to nie jest ta skala i tak dalej, ale każdy może znaleźć partnera. Każdy dzisiaj może znaleźć sponsora, ale każdy powinien mieć wytyczoną przed sobą jakąś tam ścieżkę rozwoju, nie? Także to jest ten. To jest moim zdaniem bardzo ważne. Niektórzy będą naturalni, niektórzy będą mniej naturalni. To też zależy jakby w jakiej roli się też dobrze czują. Nie? Jakby uważam, że ten. A drużyny, sporty drużynowe inne niż piłka nożna, tam jest w ogóle fantastyczna jakby historia, bo no, kosz mówię, nie, ja mam akurat z koszykówką, mam straszny zgryz, tak? Myśląc o tym, że to jest tak bardzo niewykorzystany sport. Ja mówię, patrząc przez pryzmat lifestyle, właśnie muzyki, nie? Gdzieś tam nie wiem, oglądam teraz ten serial na Netflixie nawet nowy, który tam na Kubeńie oparty, nie? Ci chłopcy tam rżną w kosza, nie? Znaczy kosz to jest właśnie, to jest pewien sposób, nie wiem, życia, tak? A u nas nie ma tego, więc, ale my mamy też przyjemność na przykład pracować z Panterami i z Panter z Wrocław, nie? To jest już totalnie niszowy sport. No tam jest właściciel, który to rozumie, nie? Znaczy oni mają przeszczęście takie, że znaleźli kogoś, kto po prostu kocha tą dyscyplinę, chce budować całą dyscyplinę, to ciągnie do przodu. Tam są bariery rozwojowe, nie? Ale oni tak od lat po prostu ze sportu, który był super niszowy, potrafili wydobyć, że nagle to już jest coś, co będzie od tego roku w telewizji. Będą transmisje na Polsacie Sport Extra, tak? Co niedzielę o 15.30. Telewizja bardzo skaluje, jest bardzo ważna. Hokej, świetny przykład. Pamiętam, jak byłem na Białorusi 3 lata temu, no 3 albo 4 lata temu, to po prostu jak poszedłem na mecz hokejowy, po prostu to jest niesamowite przeżycie. Nie, u nas tej mody na oglądanie hokeja jako takiego nie ma. Moim zdaniem też da się zbudować. Ale znowu, co różni mecze, to już podam przykłady jakieś skrajne, nie? Bo byłem albo na Premiership, albo byłem na NBA na przykład, nie? Znaczy tam jakby sport jest tylko elementem widowiska, nie? Tam są ten, tam na NBA w trakcie meczu, a byłem na beznadziejnej drużynie, bo na Knicksach, wtedy grali z Golden State, gdzie właściwie zaczynał dopiero Steph Curry, więc to tak nie był mecz na szczycie, delikatnie mówiąc, a tam były 3 śluby w trakcie meczu. Tak, tam były 3 śluby, rozdano 3 auta, tak, po prostu tam oprócz tego zjadłem, napiłem się, wydarzyło się strasznie dużo rzeczy, a wchodzi się przez sklepik, a wychodzi się przez sklepik, nie? Znaczy to ich całe myślenie taką ścieżką doświadczeń, to jest po prostu inna liga. U nas jak się idzie na mecz, to się idzie na mecz. I to nawet na poziomie ekstraklasy, która ma świetną otoczkę na przykład, jeżeli chodzi o pokazanie widowiska w telewizji, znaczy ekstraklasa uważam, że to jest, no tu robotę to po prostu znacznie przerasta po prostu transmisja od samego poziomu sportowego, bo transmisje są robione na najwyższym poziomie, a poziom sportowy jest na polski, na takim poziomie, na jakim jest. Tak? Natomiast tam doświadczenia na meczach nie ma. Nie? Się idzie to i wychodzi w zasadzie. I to tyle, nie? Natomiast sporty walki. No to ja patrzę przez pryzmat, nie wiem, KSW czy UFC, tak KSW jest świetnym przykładem, nie? Bo zaraz miałem o tym już to mówić, bo KSW, które miały już taki moment był przesycenia, tak, całym tym, a Viaplay kopnął i to wystrzelił w kosmos, nie? Gdzieś tam, więc i to jest coś, co się bardzo zmienia, nie? Jakby możliwość wyboru w ogóle tej mediatyzacji i tutaj akurat bardzo płynnie przejdę do tego, do punktu następnego, żebym zdążył, czyli do mediatyzacji, czy coś się zmienia w transmitowaniu, w uczestniczeniu w wydarzeniach sportowych. Bo z punktu widzenia biznesu w sporcie to jest strasznie ważne. Nie? I pierwsza rzecz to, o czym zacząłem mówić, tak? Czyli streaming, on totalnie zmieni po prostu standardy telewizji jako takiej. NHL nie mogą oglądać się na Viaplayu mamie, jak już jesteśmy przy hokeju. Nie? KSW w telewizji gdzieś tam było wrzucane coraz głębiej, coraz dalej i tak dalej, tak? Znaczy gdzieś tam zostało, Viaplay potrafi gdzieś tam odpowiednio to robić. Jeżeli się wyzbyłby usterek technicznych, to byłoby super i w ogóle przed tą platformą widać, że ona sport bardzo mocno stawia, ale też inni zaczną to robić, nie?
Mamy Fame MMA i pay-per-view, no przepraszam, ale jak oni są w stanie sprzedawać po 500 tysięcy po prostu naprawdę wysoce płatne, po prostu to pokazuje pewien model rozwoju, który może być tak naprawdę do zastosowania w zupełnie innych tych, w zupełnie innych sportach, nie? Jakby ja też, tak jak powiedziałem, oglądam biegi górskie, to jest totalnie niszowa dyscyplina, ale wszystkie zawody można oglądać na YouTubie, Instagramie i tak dalej. Jakby triathlon, no, są na YouTubie, na Instagramie. Jakby marki, które są zaangażowane. Świetny serial na przykład o takiej, o Golden Trail Series, czyli o biegaczach górskich na YouTubie, zrobiony przez Salomona, nie? Znaczy Salomon, który jest marką, która ma sprzęty zimowe i właśnie sprzęty górskie do trekkingu i właśnie do biegania, zrobił sobie serial. No jak więc jak ten, więc jakby to jest to. I tutaj macie rację, tak? W sensie w hokeju, tak? Brakuje amerykańskości, ale to jest kwestia widowiska, to jest właśnie kwestia transmisji, relacji, nie pokazania zawodników, to jest. Przecież w hokeju, jak się jest na widowisku, tak, to ja nie zapomnę, tam się trzęsie wszystko, nie? Trzęsie się podłoga, trzęsą się ściany, nie? To jest absolutnie sport do oglądania, bardzo ten, ale tam potrzeba widowiska. I to w kontekście transmisji, ale samego widowiska, tak, to jest to. Bez tego rzeczywiście jest bardzo trudno ten, bardzo trudno jest cokolwiek zrobić więcej, nie? Więc jakby absolutnie. Wydaje mi się, że jesteśmy w przededniu bardzo dużych zmian. Właśnie Premier się wychodzi z Kanalu Plus, nie? Znaczy bardzo dużo moich znajomych mówi, mimo że Kanal Plus uwielbiam ich po prostu, jakby te programy takie publicystyczne, o Premier League na przykład, tak? Ale bardzo wielu moich znajomych wychodzi z tego, wychodzi z Kanalu Plus, bo on też znika i przenosi się na Viaplaya, nie? Jakby po co mieć Kanal Plus już dla Ligi Polskiej? Więc one będą bardzo rozdrobnione, będą inaczej, będą doświadczane inaczej. To jest game changer, nie? Bo jakby będąc na takim Viaplayu, podpinając się na przykład z tym, z jakimś formatem, na przykład hokeja, tak? Bo tam jest NHL, więc fajni hokeja są tam, no to nagle może otworzyć zupełnie jakieś nowe ścieżki, możliwości rozwoju dla dyscypliny i tak dalej, więc bezwzględnie konsumpcja medialna zmieni to, jak funkcjonuje sport dzisiaj. Druga rzecz to jest ten cały backchanneling, nie? Czyli że sportowcy tak naprawdę już w NBA ma w ogóle zakaz mają robienia tam w trakcie tweetów i tym podobnych rzeczy, nie? Ale większość sportowców jakby inaczej w sporcie jest o backchannelingu, czyli o takiej transmisji z boku uzależniony, nie? Czyli jak są zawody, możemy je oglądać wieloma oczyma, nie? Oczu różnych kibiców, współuczestników, zawodników, nie? Znaczy to doświadczenie w sporcie jest niepowtarzalne dzisiaj wobec tego, co było. Znaczy my w każdych zawodach jesteśmy tu i teraz, nie? Na 100%. Warto być ten. Warto to też wykorzystać w transmisjach, tak? W relacjach. Jakby ludzie oczekują tego, że oni będą mogli uczestniczyć ze sportowcem, że będą mogli być w tych widowiskach. On się przygotowuje, jak on wchodzi, poczuć z nim ten stres, a na koniec cieszy się ze zwycięstw, tak? Jakby wiadomo, że sportowiec ma tego nie robić, ale od tego ma zespoły, tego ma sztaby. No to jest ten, to trzeba zrozumieć, nie? Znaczy to sportowcy muszą to zrozumieć, ludzie obok muszą to zrozumieć. Do tego digitalizacja, tylko wspomnę o NFT-kach, nie? NFT-ki, czyli digitalizacja momentów sportowych, gdzie można je kupować, no bo NFT-ki, czyli ta cała jakby zasada kolekcjonowania cyfrowych dóbr, tak? No to sport, no wczorajszy mecz na przykład Lidze Mistrzów, to można cały traktować jako cyfrowe dobro i go kupić i schować pod poduchę i go mieć, bo to inwestycja, która na pewno wzrośnie. W sporcie jest masa takich momentów. Jakby ludzie będą też inwestować kapitał w różne rzeczy, akurat sport pod cyfrowe dobra sprawdza się fenomenalnie, tak co Topshop i jego i ich digitalizacja historii NBA jest najlepszym przykładem. Polecam lekturę w tym temacie. Jakby i to też jest mediatyzacja w ogóle na bardzo innym poziomie, bo na poziomie ekonomicznym jako takim. Tak, dywersyfikacja medialna, o co mi tutaj chodziło, o to, że w ogóle dzisiaj na takie kanały, na przykład media jak Bieganin, bo teraz tak, na Onecie, WP, tam znajdziemy tylko piłkę, nie? Bo te platformy, które mają po 15 milionów tam od wyświetleń, tak, czy te sportowe, które mają po 10-9 milionów jakby unikatowych użytkowników miesięcznie, tak, to one będą dawać rzeczy, które się klikają, taka jest ich retoryka, nie? Tam będzie Lewandowski, czasami będzie jakiś skandal inny, nie? I tyle, bo to się klika, bo ludzie chcą o tym czytać. Oni są w retoryce dużych liczb. Ale są przecież te wszystkie jakieś takie platformy jak bieganie, tak właśnie triathlonowe, które one nie mają 100 tysięcy, ale one mają milion, półtora, mają 500 tysięcy użytkowników, ale 100% skoncentrowanych jakby w pewnej dyscyplinie i w pewnych tak naprawdę kodeksie wartości. Nie? Jakby, no i ja nie wiem, jak można tego nie wykorzystać, bo jakby... Internet pokazuje jedną rzecz, to nie chodzi o właśnie politykę dużych liczb, nie? Tylko bardzo często chodzi o to, żeby
dobrze spenetrować gdzieś tam dany rynek, tylko że trzeba go dobrze w tym momencie zrozumieć. Są też media, to jest ważne, nie? Że co bardzo dobrze sobie radzą na przykład książki sportowe, lepiej niż kiedykolwiek, tak? Świetnie sobie radzą magazyny takie jak The Athletic, nie? Czy jakieś inne platformy, które dają taką trochę inną narrację, nie? Znaczy na Twitterze na przykład dziennikarze sportowi, to tam są ci oczywiście, którzy są po prostu duzi, bo są kontrowersyjni, tak? Ale jest cały szereg tak naprawdę wysokiej jakości, fajnych dziennikarzy, tak? Którzy robią bardzo takie pogłębione treści, fajne, nie? Jakby intelektualnie taki bogaty. Jest na to miejsce. No i dobry design. Nie? No pamiętajcie, drodzy ludzie interesujący się, fascynujący się sportem, jakby pracujący z sportowcami i tak dalej, że design robi różnicę. Czy to musi ładnie wyglądać, nie? A zawodnicy, działacze się boją gwiazdożenia, bo dzisiaj gwiazdożenie to jest po prostu element tej mediatyzacji, tego całego procesu, w którym uczestniczymy się każdy z nas. Każdy, jak jest menadżerem, to się musi mediatyzować na LinkedInie, nie? Jak ktoś jest modelką, to się musi mediatyzować na Instagramie. Jak ktoś jest po prostu rządnym chwały, po prostu dzieciakiem, to się monetyzuje na tym, na TikToku, tak? A jeżeli ktoś jest po prostu dziennikarzem z aspiracjami, to się monetyzuje na Twitterze i każdy się jakoś monetyzuje. I teraz niestety taki jest świat. Można się na świat obrazić, można się tego nie obrażyć, po prostu to złapać za rogi troszkę. I bez tego bardzo trudno jest myśleć o partnerach czy sponsorach. Niestety i o tym gdzieś też warto po prostu pamiętać. Przedostatnia rzecz. Tak, że sponsoring to nie tylko ekwiwalent medialny, dużo o tym mówiłem. Nie, że sportowcy nie sprzedają logo na koszulkach, sprzedają wartości. To jest to, od czego zacząłem i na tym chciałbym gdzieś tam dalej kontynuować. Inaczej sportowcy nie sprzedają logotypów, tak? Wy nie jesteście sportowcy, nie są po prostu, wiecie, plandeką tira, tak? Na której jest wyświetlone logo, tak? I ono kosztuje tyle i tyle. Sportowiec ma w sobie znacznie więcej do zaoferowania i musi nauczyć się o tym opowiadać i musi nauczyć się to sprzedawać. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Zwróć uwagę, że są tacy sportowcy, Roger Federer. Facet, który przez całe życie miał 5 partnerów biznesowych. Tak, facet, który, dlatego marki się z nim kojarzą, bo z naszymi gwiazdami, nawet największymi, to trudno jest markę pewną skojarzyć, bo każdy kojarzy co innego. Mamy gdzieś tam analizę na przykład, z jakim sponsorem się kojarzy Robert Lewandowski, to się okazuje, że się kojarzony najbardziej ze sponsorem, który go nie wspiera. Ale to już bez konkretów. Ale to jest absolutnie super ciekawy przykład, nie? Że ich najczęściej skazywany jest sponsor Roberta Lewandowskiego, nie ma z nim żadnego kontraktu. Natomiast Federer, tak, tu zawsze będziemy kojarzyć z UBS-em, przepraszam, z Credit Suisse'em, z linią lotniczą, z zegarkiem odpowiednich marek. Nie dlaczego? Dlatego, że on był im, przepraszam, rzeczywiście zmienił markę butów. Ale generalnie był dosyć lojalny w swoich tam relacjach, tak, biznesowych, mimo wszystko. No, sportowiec musi mieć świadomość, że jest ten. Sportowiec musi mieć świadomość tego, że jest produktem. I ma też zobowiązania wobec partnera. Nie? Znaczy, to też jest taka rzecz, którą. To nie chodzi o zapisywanie tego umowne, nie? Tylko to bardziej chodzi o świadomość, bo umowne zapisy też są ważne, bo umowy się podpisuje zawsze na ten czas taki kryzysu, nie na czas takiego pokoju. Tak? Natomiast tutaj chodzi bardziej o samą świadomość sportowca, tak? Że hej, jestem produktem, jestem licznikiem, muszę o tym wiedzieć, nie? No i marketing sportowy, o tym też mówiliśmy i będziemy kontynuować. Także potrzebuje lepszych mierników, potrzebuje większej świadomości, edukacji, dobrych praktyk. Prawie na koniec, tak, jakby parę takich, uwielbiam Megan Rapinoe i w ogóle reprezentację piłkarek nożnych Stanów Zjednoczonych. One fenomenalnie skwitowały po prostu jakby swój sukces. Nie? Znaczy w ogóle to było ekstra, bo ich transmisje z Mistrzostw Świata piłkarek nożnych trafiły na Eurosport, one tam wygrały, one były absolutnie, zaraz dopowiem, tak, czy NBA Super Bowl to jest jedna rzecz, ale ja mówię o takich drobnych rzeczach pod tytułem właśnie piłkarki nożne, nie? Znaczy, a tutaj jak Grzegorz akurat też dobrze wie, bo obserwuje pewnie wszystkich biegaczy i triatlonistów, to wiesz, że ci ze Stanów, na przykład biegacze górscy, czy triatloniści, oni też trochę inaczej wyglądają niż ci nasi mistrzowie europejscy. Czy są 2-10 razy lepsi, tyle ile mają więcej followersów, to nie powiem, ale potrafią komunikować lepiej, nie? I to na tym poziomie należy zwrócić uwagę, że Amerykanie po prostu potrafią lepszą kulturę, jakby inaczej, lepiej potrafią komunikować. Jakby dziewczyny z piłkarki nożne, tak, one były na okładkach wszystkich magazynów na całym świecie, nie? Ja Megan widziałem na okładce Tygodnika Powszechnego, Newsweeka i Polityce w Polsce. Nie? Gdzieś tam, gdzie u nas piłka nożna kobiet to jest jakiś
abstrakcja, nie? Znaczy w sensie ona nie funkcjonuje jakby w tym dyskursie po prostu sportowym, nie? Co sami sobie odpowiedzmy na to, chociaż ostatnio, tak? Jak były, rzeczywiście ostatnio były ten, to nawet trafiły do newsów, ale myślę, że to była kwestia bardziej po prostu pokazania, że hej, my też dbamy o kobiety niż realnego po prostu zainteresowania nawet samych dziennikarzy tym sportem, nie? Tips and tricks. Zbuduj strategię, no to proste rzeczy, nie? No to takie marketingowe, na które mogłem opowiadać na wszelkiego rodzaju spotkaniach, tak? Buduj strategię, buduj długotrwałe relacje, bądź otwarty na zmiany i media, czyli na to, co nas otacza. Tak, komunikuj się ładnie przez pryzmat designu i estetyki. Inaczej warto umieć i poświęcić trochę czasu, żeby nad tym zdjęciem, nad tym filmikiem popracować. Chociaż, bo to też ktoś z Was pisał wcześniej, nie? Że to jest cholernie ważne, żeby być autentycznym. Więc jak biegniesz i coś przeżywasz, coś widzisz i masz jakieś coś do powiedzenia, to wtedy można mieć po prostu jakby gdzieś tam przycinanie, kadrowanie, tak i tak dalej, tak, to autentyczność przede wszystkim, nie? Natomiast wtedy, kiedy można, czyli jakby do tych takich, jakby komunikujemy ładnie, nie? Dobrze jest zainwestować w fotografa, dobrze sobie zrobić dobrą sesję, dobrze zadbać o to, żeby dobrze wyglądać, bo przede wszystkim to powoduje pewne pewien taki skok jakościowy, nie? W komunikacji z rynkiem, tak bym to określił, nie? I nie bójcie się wchodzić w bieżące dyskusje i dyskursy, w tym uwaga wartości. Nie? U nas sportowcy w ogóle w wartościach się nie opowiadają. To już dla mnie znowu jest bardzo symptomatyczne. Lewandowski, który krzyżyk ostatni raz nosił na szyi, a on bardzo ten krzyżyk nosił, tak? To jak kończył przygodę z Lechem. Potem już wartości schował do kieszeni, tak? W zgodzie z zasadą Michaela Jordana, który dostając propozycję poparcia kandydata demokratycznego w Karolinie Północnej w latach 80. powiedział, że dziękuję, ale Republikanie też noszą buty, nie? I teraz, ale to się zmieniło trochę ostatnio, nie? Znaczy generalnie sportowcy się wypowiadają i nie boją się opowiadać, bo rozumieją, że są też nośnikiem wartości. I uważam, że po prostu to jest też ich potencjał zarazem, nie? I to też powoduje, że ten bardzo różnorodny świat sportu, bo sport uprawiają starzy, młodzi, sporty są, wiecie, bardziej dynamiczne, są zespołowe, tak, są różne, jakby gdzieś ten świat sportu jest przecież taki, nie? Znaczy jest taki ogromny po prostu i tam każda marka, każdy brand, tam nawet mniejsze marki, tam każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie, nie? Jakby to jest po prostu niesamowity potencjał, a ja mam wrażenie, że biznes się tego cały czas boi. Ale może też dlatego, że po prostu sport ich trochę nie do końca szanuje, nie? Jakby i to, co trzeba zrobić dzisiaj, po prostu umieć po prostu stwarzać jakąś tam platformę do rozmowy między tymi dwoma światami i wszystkim będzie lepiej. No i to tyle z mojej strony, tak, na koniec to, co my możemy zrobić, czy my pomagamy, tak, jako Publicon, to właśnie w tych warsztatach, strategiach, nie, jakby my też, to też daje deklarację, tak, młodym sportowcom pomagamy, nie, i to od razu powiem, czego nie powiem, ale pomagamy po prostu, tak, jakby nie licząc na to, że po prostu nie chcemy się dorobić na młodych sportowcach, po prostu pomagamy, tak, zbudować ofertę, wyliczyć ekwiwalent medialny, tutaj też dzięki temu, że PSMM jest tak miły i tam dane gdzieś tam mamy wszystkie w bardzo, bardzo preferencyjnych warunkach, zbudować jakąś, przygotować odpowiednio, nauczyć trochę socjali, zwrócić uwagę na parę rzeczy, nie? Znaczy staramy się pomagać młodym sportowcom, pomagamy budować wartość, nie? Poszukiwać sponsorów, ale też sponsorom pomagamy szukać sportowców, nie? Bo to nie jest tak, czasami jak ktoś chce budować markę przez sport, to po prostu pierwsze co, bach, piłka nożna, bo zasięgi, bo gwiazdy, bo Onet, bo to, a czasami to nie jest najlepsza droga. Czasami lepiej jest właśnie szukać kogoś bardziej wpisującego się na przykład w nasze wartości, tak, a kogoś, kto na przykład jest w dyscyplinie, która wymaga więcej trochę pracy, ale ta praca naprawdę przynosi odpowiednie skutki. No i tam oczywiście w kwestiach socjalowych, komunikacyjnych, w PR-ze, i tak dalej. A, bo jeszcze jedna rzecz. Sportowcy bardzo często nie czują tego, ale mają niesamowity po prostu potencjał medialny. Jedna z dziewczyn, z których współpracujemy, która jest freeriderką z Łza Witych, po prostu mam wrażenie, media ją pokochały. Dlaczego? Bo jest naturalna, bo jest fantastyczna, po prostu uprawia niszową dyscyplinę, ale świetnie wyglądającą. Tak? I wystarczyło tak naprawdę nasza praca PR-owa, co zdradzę warsztatu, to nie była wcale trudna, wystarczyło po prostu powiedzieć, hej, jest ktoś taki, który jest ciekawą osobą, nie? I tyle. PR, po prostu media lubią sportowców jako takich, lubią, bo to jest ciekawe, bo to jest angażujące, nie? I tak dalej, więc czasem nasz PR jest paradoksalnie bardzo łatwy, bo tymi sportowcami po prostu media się interesują. No i
takiego Adama Małysza w kontekście życia po życiu jest bardzo dużo. Nie? Jakby poznajemy też, nie wiem, jedną z lepszych kampanii ubiegłego roku, moim zdaniem, to jest Bridgestone z Karolem Bieleckim. Nie? Znaczy Bielecki z tą swoją historią, z tą swoją taką poraną trochę twarzą. Tak, jakby on się, och jej, jak to pięknie wygląda, jak to wspaniale wygląda, a to jest po prostu dobra kampania, nie? Znaczy sportowcem się jest przez całe życie. To nie jest tylko kariera i przykład po prostu sukcesu. To jest coś, co o czym mówiłem, nie? Że to nie chodzi tylko i wyłącznie o sukces. Oczywiście sukces jest bardzo ważny w marketingu sportowym, bo jak ktoś ma sukcesy, to sportowcy i inaczej, sponsorzy chętniej się angażują w tego typu projekty, tak? No bo są łatwiejsze, ale to nie jest takie jednoznaczne, albo wcale nie musi być takie bardzo jednoznaczne. Nie? Są sportowcy, którzy nigdy nie zajęli tam pierwszych miejsc, tak? A są po prostu są ciekawi, nie? Przez dyscyplinę, przez charakter i tak dalej. Zdążyłem, tak na styk, bo to tyle z mojej strony. Cóż, pozostało mi podziękować. Nie chcę zabierać czasu Marcinowi, który ma dużo bardziej taką praktyczną, tak i techniczną prezentację, pokazującą przede wszystkim coś, na co powinniście znać, znaczy co uważam, że powinna branża sportowa się tego naprawdę uczyć, mianowicie pomiary i w ogóle monitoring ekwiwalentu wartości sportowej. To jest pieruńsko ważne, żeby po prostu umieć to robić, żeby wiedzieć, że takie coś jest, bo żeby docierać do, bo jak przekonamy zarządy, tak, że w strategię się wpisujemy, to potem idziemy do marketerów, którym musimy tłumaczyć, tak, jaką sportowa marka dla nich generuje wartość. Nie? I zachęcam do zgłębiania tego. Z mojej strony tyle. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, komentarze, proszę pytać. Staram się odpowiadać wedle możliwości czasowych. A tymczasem dziękuję raz jeszcze i oddaję głos Marcinowi. Dzięki. Pytanie pierwsze, czy mnie słychać? Taka techniczna wyliczanka paru punktów. Czy mnie słychać i czy mnie widać? W miarę słychać. Okay. Jeszcze tylko przed nami zmiana prezentacji, którą chcę wyświetlić. Okay. Poczekajcie. Szymona prezentacja wyłączona, przełączam się na moją. Słuchajcie, w terminologii sportowej jesteśmy cały czas, więc zrobię z wami sprint, nie maraton. To pomimo tego, że tych slajdów jest sporo, postaram się właśnie tak jak zawodowy biegacz sprintem przez nie przelecieć, ale jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, proszę zadawajcie je do mnie, czy to drogą mailową, czy telefoniczną. Po prostu czy też zostawcie je tutaj w komentarzach. Zwróćcie uwagę na tytuł tej prezentacji. Udowodnij, że to działa. Powiem wam, że ta cała prezentacja to jest pewnego rodzaju doświadczenie moje ze współpracy z wieloma klientami, którzy tematykę sponsoringu w sporcie podnosili i o wiele rzeczy pytali. A udowodnij, że to działa odnosiło się do jednej ze znanych tenisistek, która wtedy złożyła taką ofertę sponsoringową do bardzo dużej marki motoryzacyjnej i prezes tej marki motoryzacyjnej tak właśnie się zwrócił do mnie, żebym przeanalizował tę ofertę i ocenił, czy to wejście we sponsoring z tą znaną i rokującą wtedy tenisistką to dobry pomysł. Jak się skończyło, to pewnie ci, którzy śledzą ten sport, tenis, doskonale widzą. Efektywna współpraca sponsorowanego i sponsora. Przez to was przeprowadzę. Jaki mamy plan gry na dziś? Opowiem wam o tym, kiedy niezbędne jest wsparcie analizy monitoringu, opowiem wam o tym, jak poszukuje się sponsora, opowiem wam także o tym, jak poszukuje się wydarzenia drużyny lub sportowca do sponsoringu, bo takie zapytania też realizujemy i pokażę to na konkretnych, praktycznych rozwiązaniach i pewnego rodzaju ślepych uliczkach, które bardzo często wpadają zarówno ci sponsorujący, jak i te podmioty, które tego sponsoringu potrzebują. O celach w komunikacji również krótko, ale to zajawię. To, co jest najistotniejsze, to nie tylko ekwiwalent reklamowy, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wyceny tej powierzchni. Szymon powiedział o tej plandece na tirze. Tak, sportowcy to nie są podstawki do piwa, tak, to nie są tylko i wyłącznie koszulki, to dużo więcej. To są wartości, które oni niosą i przekładają na marki, które mogą wspierać. Powiem także o oczekiwaniach i możliwościach.
bo myślę, że to najczęściej jest ta kość niezgody i ta problematyczne spojrzenie pomiędzy tymi dwoma podmiotami, które w tym sponsoringowym tańcu uczestniczą. Oczekiwania ze strony partnera, który pieniądze wykłada i możliwości ze strony podmiotu, który ma te świadczenia dostarczyć. Bardzo często tutaj się te strony potrafią rozminąć w swoich deklaracjach. Rodzaje mierników i raportów to również przed nami. Założenia, które cały czas nam przyświecają w obsłudze tego typu świadczeń, w obsłudze klientów sponsoringowych, bardzo mocno i bardzo dobrze wpisują się w coś, co my nazywamy taką kulturą Data Driven Insights. Także do tego jest stworzony specjalny panel, Inforia lub panel sponsorski, który doskonale znacie, który na bieżąco pozwala śledzić wiele z tych mierników związanych z aktywnością komunikacyjną, o których za chwilę więcej. O nas to tylko krótko, to analizujemy dane i dostarczamy informacje zwrotne. Ilu pracowników i dla kogo pracujemy, to pewnie też wielokrotnie na tego typu prezentacjach Wam pokazywałem i informowałem Was o tych, ale przez takie naprawdę szerokie obsługiwanie całego rynku medialnego w zakresie komunikacji PR-owej, ale także sponsoringowej, mamy doświadczenia w różnych drużynach sportowych, w różnych dziedzinach sportowych, czy też w obsłudze nawet indywidualnych osób. Obsługę tych świadczeń świadczymy także na terenie nie tylko Polski, ale także medialnej aktywności, czy też medialnego mapowania tej aktywności w całej Europie, czy też świecie, między innymi dla takich klientów. Ale marki to nie tylko brandy, ale marki to także współpraca z konkretnymi osobami, które coraz częściej są właśnie nośnikami tych wartości, które chcemy oceniać, nie tylko w sponsoringu. Więc odpowiadając na pytanie i dzieląc się z Wami tą wiedzą od początku, kiedy wsparcie monitoringu analiz jest niezbędne, jeżeli mówimy o sponsoringu w sporcie i mierzeniu efektywności? Przed, w trakcie i po. Przed rozpoczęciem współpracy, przed wydarzeniem, przed planowaną aktywnością sponsoringową. W trakcie tej aktywności, w trakcie podpisywanej umowy tej sponsorskiej, ale także i po. I te trzy bloki za chwilę Wam rozłożę w paru konkretnych działaniach i w paru konkretnych zastosowaniach tego typu produktów. Po pierwsze, przed rozpoczęciem współpracy, jak możecie wykorzystywać analitykę danych, którą możecie wyciągnąć z mediów. Po pierwsze, przy poszukiwaniu potencjalnego sponsora lub też przy poszukiwaniu, wydaje mi się, że to jest kwestia wyboru konkretnego mikrofonu, albo mojej niedyspozycji związanej z lekkim przeziębieniem, ale to już za chwilę sprawdzimy. Możecie potwierdzić, proszę, czy jest teraz lepiej? Jest super, dobra, okej. Czyli teraz lepiej. Przed rozpoczęciem współpracy, w jaki sposób możecie korzystać z wykorzystując dane z monitoringu mediów? Na pewno w poszukiwaniu sponsora lub też podmiotów, które chcecie wspierać, jeżeli jesteście sponsorem, bo takie zapytania też są realizowane. Ustalanie celów i nisze medialne. Teraz te trzy bloki Wam będę w szczegółach opowiadał i pokazywał, jakiego rodzaju rozwiązania można przyjąć w tych poszczególnych obszarach. Po pierwsze, jeżeli sponsor jest potrzebny, to należy zacząć tak naprawdę od ustalenia tego, o czym wspominałem wcześniej, od oczekiwań i możliwości, które są pomiędzy komunikacją podmiotu sponsorowanego i podmiotu sponsorującego. Te dwa podmioty rezonują swoją aktywnością komunikacyjną na społeczeństwo, na rynek, na media i te dwa podmioty mają też po prostu swój biznes w tym, żeby w taką kooperację wchodzić. Zrozumienie tego pozwoli lepiej nie tylko tym podmiotom, ale lepiej Wam ustalać całość zasad, która powinna być świadczona na rzecz jakiegoś podmiotu. Pokażę Wam teraz przykład takiej analizy. Wybrane kilka slajdów, gdzie ocenialiśmy właśnie potencjał oferty sponsoringowej, która została nam przedstawiona przez jednego z klientów. Ten klient zastanawiał się, czy to jest w ogóle dobre wydarzenie, żebym ja brał w tym udział, czy to jest dobre wydarzenie, żebym ja poświęcał swoje siły i środki komunikacyjne, swój budżet, na to, żeby wchodzić w takie konkretne wydarzenie sponsoringowe. Była to między innymi kwestia oceny potencjału sponsoringowego, jaki stoi za polską zimową wyprawą na K2. To jest to oczywiście jedno z wydarzeń, które oceniamy cyklicznie i stale w zakresie efektywności komunikacyjnej i potencjału, który drzemie
w takim wydarzeniu dla potencjalnych sponsorów. Wartości, które chcieliśmy sprawdzić, które ocenialiśmy, oczywiście zaczynaliśmy od tych mediowych, tak? Chcieliśmy sprawdzić, jaka aktywność mediowa jest wokół samego wydarzenia. Czy przekłada się to tylko i wyłącznie na zagospodarowanie jakiegoś krótkiego odcinka czasu, czy też rezonuje bardzo długo w mediach? Zaczynając od liczby publikacji do potencjalnego dotarcia, czyli ile par oczu spojrzało na ten przekaz, do nawet szacowania tej wartości advertising value equivalent, czyli ekwiwalentu reklamowego, te mierniki z uwagi na oczekiwania klienta i kluczowe KPI, które sobie stawia, musiały się w takiej analizie znaleźć. Ta analiza, i za każdym razem podchodzimy do takiej analizy w ten sposób, musiała mieć także pewnego rodzaju benchmark, bo co z tego, kiedy określimy jakiś potencjał jakiegoś wydarzenia, a nie wiemy tak naprawdę, czy on jest lepszy, gorszy od czegoś, co jest w naszym otoczeniu. Przełóżcie to sobie proszę na aktywność drużyn sportowych. Na przykład mamy do dyspozycji 3 drużyny sportowe, jeżeli którąś chcemy wybrać, a wiemy, że jest to ta sama drużyna, jest to ta sama dyscyplina, jakieś zmienne powinny nam towarzyszyć do tego, żebyśmy wybierali akurat tę konkretną. Jednym z takich worków, które są niezbędne do oceny, czy też pomagają w wyborze, jest po prostu porównanie tej medialnej aktywności takich podmiotów. Taki potencjał komunikacyjny weryfikowany był przez nas na wielu poziomach. Także dotychczas prowadzonej komunikacji wizualnej, bo oczy kupują pewnego rodzaju przekazy, które są generowane nie tylko przez pryzmat zobaczcie mediów tych tradycyjnych, uzyskanych, ale także przez pryzmat mediów takich reklamowych, stricte aktywności płatnej, która jest generowana przez samych organizatorów na przykład takiej wyprawy. To również było oceniane. Mieliśmy za zadanie ocenić tutaj pewnego rodzaju potencjał na zmieszczenie naszej kolejnej marki podmiotu, który chciał w takim wydarzeniu uczestniczyć, czy przestrzeń wizualna będzie dla niego wystarczająca, czy przestrzeń wizualna będzie jakimś dodatkowym nośnikiem informacji, którego oczekuje i którego chce uzyskać. Wizualizacja nie kończy się tylko i wyłącznie na zamkniętych materiałach wpuszczonych do online'u. Wizualizacja to także wydarzenie i sama promocja tego wydarzenia, jak ono wygląda na tak zwanym miejscu, tak? Nie tylko online, ale także on-site, czy ono wystarczająco pracuje dla nas, czy rezonuje ta marka, czy doklejenie tej wizualizacji kolejnego logotypu, brandingu zadziała tak, jak tego oczekujemy. Bo oczywiście nie o tylko takie wartości się bijemy tutaj w zakresie sponsoringu, ale to też jest istotne, to też jest coś, co jest pewnego rodzaju miernikiem, który pozwoli nam na zweryfikowanie, tak, wchodzimy w to, nie wchodzimy, ponieważ nie mamy odpowiedniej przestrzeni dla naszej marki, marka po prostu na to się nie zgodzi. Tak, a analiza samych wizualizacji i tak dalej, zaczerpnięte dosyć mocno ze świata marketingowego, to jasne, ale bardzo często pozwalające także dorzucić do tego kociołka informacyjnego kilka kolejnych zmiennych, które pozwolą nam ostatecznie powiedzieć, tak, jest to wartościowe wydarzenie, w które wejdę. Tak, jest to wartościowa osoba, w którą chcę wejść ze swoim sponsoringiem, brandingiem i chcę się do niego przykleić na stałe, tak jak do wspomnianego Federera na przykład. Tak? Benchmark konkurencyjny nie zawsze musi się odnosić tylko i wyłącznie do wydarzeń, ale może się także odnosić do pewnego rodzaju osobowości, które temu towarzyszą. W tym wypadku na przykład nasi analitycy wskazali Andrzeja Bargiela jako jednego z potencjalnie konkurencyjnych przestrzeniowo komunikatorów tego typu świadczeń, tego typu emocji, które stoją za tym sportem konkretnym zimowym. A jeżeli chodzi o emocje, to analizowaliśmy także te nie tylko efektywność sponsoringową, ale także te korzyści wizerunkowe. Szymon o tym dużo opowiadał, czyli te kwestie, to czy ta marka, czy też to wydarzenie przełoży się na zwiększenie naszej wiarygodności, sympatii naszej marki, czy ten spillover, to rozlanie tej emocji na naszą markę występuje i czy jest potencjał, który w tej marce drzemie. Czy są wartości i idee dopasowane pomiędzy marką, a podmiotem, który ma wchodzić w tę komunikację. No i dopasowanie profilu do odbiorcy. No bo co z tego, jeżeli to wszystko pasuje, a okaże się, że tak naprawdę odbiorcą tego komunikatu, czy też publika, która ogląda tego typu wydarzenie, kompletnie nie współgra tak naprawdę z naszą marką, kompletnie nie rezonuje z tym, jakie marka nasza chce przedstawiać korzyści i komu, jakim grupom wiekowym. To wszystko jest bardzo precyzyjnie, detalicznie wręcz zebrane i porównywane z tym, czego marka chce, czyli oczekiwania marki i możliwości brandu, tak? Czy też możliwości podmiotów, w którego komunikację wchodzimy, czyli oczekiwania i możliwości. Szczegółowe
rozbicie na części pierwsze oferty sponsoringowej, czyli przełożenie tych wszystkich zmiennych, które tam się pojawiają, na przykład na wyliczenie wartości szacunkowej, która dla takiej marki może płynąć. Oczywiście tutaj się przewija bardzo często wartość ekwiwalentu reklamowego, z racji tego, że akurat ten podmiot tak interpretował swoją efektywność komunikacyjną. Ale to nie tylko kwestia spojrzenia na jedną dyscyplinę, jedną drużynę, to także bardzo szczegółowa ocena, a na przykład osoby, w tym wypadku Dawida Tomali, tak? I pewnego rodzaju zasygnalizowanie takich globalnych szans i zagrożeń dla marki komunikacyjnej. Niezależnie od tego, który podmiot by chciał wchodzić w komunikację z takim sportowcem. To również jest jeden z elementów, który w tej naszej wyliczance, przypominam, jest niezbędny do sprawdzenia przed rozpoczęciem współpracy. Przed rozpoczęciem współpracy bardzo często jesteśmy podpytywani przez naszych klientów o wskazanie podmiotów, partnerów, osób, sportowców, którzy mogą w taką komunikację wejść i użycie odpowiedniej metodologii i metryk do przekonania tego sponsora, tego podmiotu, dlaczego akurat jest wartościowy dla mojej marki. Wytyczne ze strony samego partnera oczywiście są bardzo precyzyjne. Na tej podstawie potrafimy też bardzo precyzyjnie dostarczyć te informacje. To wszystko przed. Porównania są także, jeżeli chodzi o na przykład o takie grupy całych wydarzeń mediowych, no bo jeżeli mamy wiele podobnych wydarzeń sportowych, to na jakiej podstawie wtedy podejmujemy te decyzje? Między innymi aspekt mediowy jest tutaj kluczowy. Drugą rzeczą, którą należy uwzględnić, albo w której pomaga monitoring mediów i analityka mediowa, to ustalenie celu komunikacji. Ja tak naprawdę Wam mam do zostawienia dwa proste pytania. Wystarczą naprawdę dwa pytania, żeby zbliżyć się do tej dyskusji o tym, jak ustalić cel komunikacyjny, kiedy w sponsoring wchodzę jako sponsor, albo jakie mam oczekiwania ze strony podmiotu, którego sponsoringu oczekuję, do podmiotu, który chce te budżety przekazać. Pytanie pierwsze, jaki cel chcesz osiągnąć swoimi działaniami? Czego oczekujesz od takiego sportowca? Czego oczekujesz od takiej drużyny? Jakie wartości chcesz, żeby były tobie dla twojej marki przypisane? Oraz jeżeli mamy odpowiedź na pytanie pierwsze, w takim razie w jaki sposób zmierzę swoje efekty swoich działań na poziomie skuteczności i efektywności. Ustalanie celów komunikacyjnych oczywiście odbywa się także przez pryzmat, co zobaczyliście na wcześniejszych slajdach, nie tylko przez pryzmat obecności w mediach tradycyjnych, prasa, radio, telewizja, internet, ale także przez diagram PESO, który jest pewnie Wam doskonale znany. Czyli oceniamy, czy ta komunikacja, która się odbywa na linii, kiedy już zdecydowaliśmy się na wejście we współpracę, czy się odbywa przez media płatne, własne, czy uzyskane. Wartości mediowe, pozamediowe i wartości reklamowe sumują nam cały potencjał wizerunkowy, który przekłada się na markę. To również znajduje się w takich analizach. Dyskusja o miernikach jest na tyle szeroka, że tak naprawdę dzisiaj nie mamy na to czasu, ale oczywiście, że występuje ich wiele, występuje wydźwięk przekazu, bo liczymy tylko i wyłącznie na ten pozytywny materiał, obszerność przekazu. Liczymy tylko na ten, który jest najszerszy w swoim obrazie, czyli liczymy na to, żeby ten przekaz był bardzo szeroki i te osoby, które oglądają wydarzenia sportowe czy tego sportowca, mają dostrzegać naszą branżę. Przewaga, jaki procent tej widoczności był zagospodarowany dla której marki? Dlaczego? Ponieważ dzisiaj sportowcy bardzo często reprezentują wiele marek. Współpraca z nasza i Publiconu z PZPN-em to także analityka kilkunastu podmiotów, które wchodzą w tę grupę sponsorujących PZPN i reprezentację A. Udział w dyskusji, czy mówią o tej aktywności naszej sponsoringowej jakaś tak zwana zaufana trzecia strona, która to komunikuje, czy też ten potencjał dotarcia. Jasne, cały czas także jest kwestia ekwiwalentu reklamowego, który jest rozumiany przez wiele zarządów, jest oczywiście bardzo często pożądany przez te zarządy, bo uderza w tę wyobraźnię związaną ze złotówkami, które tam się pojawiają, ale trzeba pamiętać, że to jest tylko koszt powierzchni reklamowej. Nic nie mówi nam na razie sam ekwiwalent reklamowy o wizerunku, o zawartości samego materiału, dopiero tak naprawdę skrzyżowany z pozostałymi elementami takiej analityki mediowej może nam powiedzieć, czy ta wartość jest korzystna, czy też nie i jak to może być przełożone na nasze cele komunikacyjne. W odpowiedzi do rozwijającego się rynku sponsoringu uwzględniamy także
czy też budujemy także nowe mierniki. Wśród nich jest performance, który jest miernikiem punktacyjnym. On wielopoziomowo ocenia każdy przekaz. Niezależnie od tego, w których mediach on się znajduje, każdy z przekazów przez analityka jest oceniony pod kątem wielu zmiennych. Tu dla przykładu mamy kontekst, mamy znaczenie w odniesieniu do medium, czyli mogą być media wysokozasięgowe i niskozasięgowe. Mogą być media istotne, mogą być media nieistotne z naszego punktu widzenia. I to wszystko się dosyć mocno krzyżuje. Dlaczego? Ponieważ mogą być media wysokozasięgowe, ale kompletnie nieistotne z naszego punktu widzenia. Ale mogą być media niskozasięgowe, specjalistyczne, na którym nam po prostu w tym przekazie bardzo zależy i wtedy ta punktacja zupełnie inaczej pracuje. Widoczność to bardzo często ten podstawowy element, o który cała branża sponsoringowa czy też analityki sponsoringowej walczy. O to wizualizację na stadionie, o wizualizację naszego logotypu. Stąd stale rozwijający się swoją powierzchnię logotyp Orlenu na klatkach sportowców. Stąd stale zwiększające swoją objętość bandy reklamowe wokół stadionów, wokół tych wszystkich aktywności sponsoringowych, które widzicie. Stąd cały czas ta walka marketingowców, ale także operatorów kamer, żeby dobrze i lepiej uchwycić na wszelkiego rodzaju ściankach informacyjnych logotyp sportowca. Ma to oczywiście swój koniec w mediach, ma to oczywiście swój koniec w samej publikacji medialnej, którą potem analizujemy i odpowiadamy na to, na pytanie, czy to było w ogóle widoczne i dostrzegalne przez klienta, docelowego, czyli przez odbiorca mediów. Oceniamy, czy to było tylko i wyłącznie dostrzegalne, czy ten stopień ekspozycji logotypu był na tyle wystarczający, że nawet ktoś, kto z przelotem po prostu zerknął na taki materiał, jednoznacznie stwierdzi, że tak, to był logotyp tej marki. Bo po prostu, jeżeli interesujemy się jakąś marką, jakimś brandem, momentalnie wychwytujemy te logotypy w tym przekazie. Ale kiedy nie interesujemy się tą marką, tą firmą, nawet duże ekspozycje nie dają jednoznacznie informacji zwrotnej, że dostrzegane jest to przez potencjalnych widzów. Stąd między innymi kwestia takich rozczarowań, jak pierwsza pozycja jednego z brandów, który jest kojarzony z Robertem Lewandowskim, a kompletnie nie ma z nim współpracy podpisanej. Tak? Znaczy stąd cały czas olbrzymie rezonowanie wręcz marki T-Mobile w kontekście Ekstraligi naszej polskiej, gdzie już od lat funkcjonuje tutaj PKO BP. Te przyzwyczajenia zostają na lata i te przyzwyczajenia są bardzo trudne do zmiany. Jesteśmy tutaj cały czas w obszarze ustalania celu komunikacyjnego i oczywiście wszelkiego rodzaju analizy, które dostarczamy, pozwalają lepiej, bardzo precyzyjnie, tak chirurgicznie wręcz powiedzieć tak, dzięki tym działaniom ten cel może być zrealizowany. Tak, to co sobie stawiacie jako wasz cel komunikacyjny możemy osiągnąć poprzez te działania z tym podmiotem, z tym partnerem, z tym sportowcem, czy też angażując się w to konkretne wydarzenie. Tak, twój logotyp będzie dostrzegalny lub też ROI, jeżeli tak chcesz mieć wyliczony, będzie osiągnięty na takim poziomie. Zwrot z inwestycji nie zawsze musi oznaczać wyliczenie tego w złotówkach. Coraz częściej, albo bardzo często rozmawiamy z klientami o zwrotu z inwestycji tak zwanej emocjonalnej, czyli o mierniku, którym na przykład jest ROE, tak? Czyli określenie tego, czy te emocje, które tam wystąpiły, faktycznie mogły się przełożyć na naszą markę. Wizualizacja, czas ekspozycji, to wszystko pomaga w lepszym ustaleniu celu. Przed rozpoczęciem współpracy, przed wejściem w sponsoring, warto ustalić sobie także nisze medialne. Warto także właśnie na początku powiedzieć, OK, ja wiem, dlaczego chcę wchodzić na przykład w komunikację siatkówki bardziej niż w komunikację piłki ręcznej, ponieważ zagospodaruję dokładnie te przestrzenie regionu Polski, które są dla mnie istotne, ponieważ trafię do swojej grupy docelowej. Po to analizujemy szczegółowo media, żeby trafić do końcowego klienta, żeby ruszyć pewnego rodzaju myślenie, ewentualnie czy też łączenie tego przekazu wizualnego z tym potencjalnym zostawieniem tej informacji na stałe u klienta, który zobaczył nasz logotyp na stadionie, na zawodniku, z potencjałem, połączyć to po prostu z potencjałem zakupowym. Nisze medialne zawsze potrafią precyzyjnie wskazać nam możliwości i realizację naszego celu. I to zawsze zalecam, żebyśmy zrobili przed rozpoczęciem jakiejkolwiek współpracy. Nisze medialne odpowiadają wprost na nasze potrzeby, czyli w jakiej tematyce chcemy się pokazać w mediach w kontekście naszego podmiotu, który sponsorujemy. Ale nisze medialne to także analityka
różnego rodzaju przestrzeni innej, nowej. Na przykład też sprawdzaliśmy, czy możliwe jest osadzenie pewnego rodzaju przekazu sponsoringowego w okolicy jakiejkolwiek, w okolicy podcastów, z racji rosnącego trendu tego, tak, zaangażowania użytkowników właśnie w to źródło. Przez to musieliśmy przeanalizować cały rynek podcastów w Polsce, żeby odpowiedzieć na pytanie, tak, jest tam potencjał lub nie ma tam potencjału. Możemy gdzieś zmieścić kwestię sponsoringu, czy też tej relacji, którą nawiązałeś, drogi sponsorze, z podmiotem, między innymi także przez aktywność w tych mediach. To także analiza nowych mediów. Ale to także precyzyjna analiza na konkretnym medium i temu służą na przykład tego typu usługi jak fiszki medialne, tak, dosyć mocno funkcjonujące, które w parę parametrach potrafią nam zogniskować wiedzę na temat na przyszłość słuchawki, mikrofon. Przyznam szczerze, że byłem przekonany, że kamerka Microsoftu zadziała zdecydowanie lepiej. Panie Grzegorzu, o dwóch słowach, o tym, co wyszło, dwa słowa, cholernie ciekawe. A szczegóły, czy też więcej informacji, które mogę tutaj o tym opowiedzieć, to na pewno nie na teraz, bo mamy jeszcze przed sobą kilkanaście slajdów, ale spokojnie możemy porozmawiać zaraz. W trakcie współpracy, tak? Co możemy robić w trakcie współpracy? Prewencja. I do tego monitoring mediów służy od lat. Do prewencyjnej obsługi wydarzeń, które sponsorujemy, prewencyjnej obsługi sportowca, którego obsługujemy, czy też w którego partnerstwo wchodzimy, czy też coś, co nazwałem obsługą klienta, czy też klientem tutaj w tym wypadku nie jest sam podmiot, który sponsorujemy albo z którym współpracujemy, tylko całe otoczenie, cała grupa interesariuszy, którzy na bieżąco obserwuje to, co się dzieje. Przykład? No w trakcie meczu mogą się dziać rzeczy kluczowe i krytyczne na naszego wizerunku. Prewencyjnie trzeba klienta o tym poinformować, prewencyjnie musimy mieć o tym wiedzę. No, bez specjalnych dalszych opowieści po prostu sprawdza się do tego ten monitoring mediów w trybie ciągłym, ta prewencyjna obserwacja, która pozwala nam zobaczyć wszystkie materiały. Temu służy w naszym wykonaniu Inforia, temu służy nasze podejście w naszym Data Driven Insight panelu, tak? Czyli stale i na bieżąco aktualizowane informacje o tym, czy coś się dzieje, w jakim wydźwięku są te informacje, czy też powinniśmy się czegoś obawiać w trakcie trwania konkretnego wydarzenia. To jest chyba najlepsza opowieść, którą można w kontekście trwającego wydarzenia czy współpracy zasygnalizować. Oczywiście Inforia ma wiele parametrów, które pozwala krzyżować te informacje na bieżąco, ale to znowu to też nie jest to miejsce na to spotkanie. Jestem pewien, że część z Państwa doskonale zna to rozwiązanie. Przed, w trakcie, a co po zakończonej współpracy? Mierzenie efektywności, tak? Czyli podsumowanie, czy nam wyszło, czy nie. Odpowiedzenie sobie na pytanie, czy to, co sobie postawiliśmy na początku, nasze cele komunikacyjne, były zrealizowane, weryfikacja osiągniętych celów. Jakie one były, jakie były te mierniki, to zupełnie inna historia, oraz ustalenie nowych celów komunikacyjnych. I proszę zobaczyć, że tworzy się nam się cały cykl komunikacyjny wokół aktywności sponsoringowej. Tym samym mierzenie efektywności, raportowanie medialne od lewej do prawej potrafiłam tutaj te wartości dostarczyć. Oczywiście znowu mierniki, które pozwolą nam ocenić, czy wpisaliśmy się w ten cel. Jak to może wyglądać? Tu Szymon mówił dużo o swojej miłości sportowej, a więc koszykówce. Ja od lat największą miłością sportową darzę piłkę ręczną. Jestem niespełniony w tej dyscyplinie. A jak amatorsko grałem przez lata i zawsze chciałem być zawodowym bramkarzem piłki ręcznej. Niestety nie udało się. Jakimś cudem jestem w danych. Ale przez to mogę przynajmniej obserwować kwestie tego typu jak aktywność medialna takich drużyn jak Energa Wybrzeże Gdańsk, która ma również wielu sponsorów od Energii, po PGNiG, po Budimex, po wiele innych marek, które sponsorują na co dzień tę drużynę. Ale jak podchodziliśmy do takiego typowego medialnego podsumowania Energii Wybrzeże Gdańsk? No, to są podstawowe mierniki, które doskonale znacie. Aktywność mediowa pozwala raz a dobrze powiedzieć sobie na pytanie, tak, to był dobry sezon, tak, to była dobra komunikacja, gdzie wszystkie te mierniki zagrały, wiemy, na czym traciliśmy, wiemy, kiedy traciliśmy komunikację, a wiemy, kiedy też ekspozycja była wystarczająco dobra,
że ją po prostu skonsumowaliśmy jako podmiot, który w ten sposób im wchodził. Regiony kraju, no w tym wypadku dosyć jednoznacznie przewaga konkretnego województwa. Które media, to też jest oczywiście istotne z punktu widzenia, czy też którzy dziennikarze, znowu prewencyjnie można tutaj reagować na tego typu informacje. Przekaz w mediach społecznościowych, również rozłożony przez pryzmat mediów własnych, ponieważ Wybrzeże Energia prowadzi także własną komunikację, ale także tego, co dostali w ramach komunikacji samych użytkowników, ci, którzy piszą po prostu, kibice Wybrzeża Energii, którzy piszą na mediach społecznościowych, także z dostarczeniem takiej prostej informacji jak płeć komentujących, czy też grupy wiekowe, które tę aktywność medialną komentowały. Przekaz medialny również może być uchwycony w kontekście widoczności logotypów i tej wartości ekspozycji. To, co wspominałem wcześniej, które media dały nam największą wartość oraz które miejsca dały najobszerniejszą ekspozycję. I również wspominałem o tym, czy ten logotyp, bo akurat tutaj dla tej marki zależało na tym, żeby ten logotyp był widoczny, wyeksponowany bardzo często, był widoczny czy też nie. No i to na podstawie pracy analityków, ale także systemów, które nas wspierają w codziennej pracy tej wizualnej, analizy tego obszaru wizualnego, mogliśmy jednoznacznie stwierdzić, że cały przekaz medialny to 80% dobrze widocznego logotypu w mediach tradycyjnych i 83% dobrze widocznego logotypu w mediach społecznościowych, czyli the job is done, tak, jeżeli chodzi o tę aktywność. Gdzie i które elementy najmocniej zagrały, tak? Czy to był strój sportowca, czy elementy promocyjne w obrębie hali, czy logo marki na stadionie klubu, plakaty, inne elementy, które były takimi nośnikami towarzyszącymi, czapeczki, kubeczki rozdawane w trakcie spotkania. To wszystko miało być zebrane w jedną wartość przekazu wizualnego i wyceny tego przekazu w tych mediach tradycyjnych, mediach społecznościowych. Ale tę efektywność mierzyliśmy także w tych aspektach nie tylko ekspozycji tej komunikacyjnej, to jest ta wartość wizerunkowa całościowa, ale także w aspekcie wartości ekspozycji reklamowej, ponieważ sama drużyna również wydaje wiele dodatkowych wydawnictw, które są rozprzestrzeniane w województwie pomorskim i Gdańsku wielokrotnie przez meczami. One mają też swoje nakłady, one mają też swoje potencjały kontaktów. To wszystko jest również uwzględnione, wyliczane są do tego konkretne wartości, które pozwalają dobrze uchwycić wartość sponsoringową całościową, a nie tylko urywek związany na przykład z mediami, czy też mediami społecznościowymi. To jest całościowe podejście do metryk, do omiernikowania tej aktywności komunikacyjnej, także z aktywnością, czy też oceną komunikacji w trakcie samego wydarzenia. Tak? Czy i jak często ta ekspozycja logotypów na bandach była z perspektywy osób siedzących na stadionie, siedzących na hali widoczna, czy też możliwie widoczna. To jest też wartości, które są tutaj krzyżowane i oceniane w tego typu opracowaniach. Sumaryczna wartość ekwiwalentu wtedy jest zupełnie różna niż tylko i wyłącznie budowana na podstawie mediów. Ale to nie tylko ekwiwalent, bo to także potencjał dotarcia. To także w takim raporcie te wizualki, żeby po prostu ktoś, kto zastanawia się nad potencjalnym wejściem w taki klub, wiedział, z czym ma do czynienia przed, albo jeżeli już uczestniczy w takim podsumowaniu, wiedział dokładnie, jak była wizualizowana jego marka i co mu to dało. Tak? Plakaty, inne nośniki, o których wspominałem, to nawet jakiś tramwaj, czy też takie nośniki, które również funkcjonują przed meczem i one też skupiają te spojrzenia i oczy, tak? I sam przekaz na hali, na stadionie, wielokrotnie też oceniany i wartościowany. Te informacje skrzyżowane są oczywiście także z takimi podstawowymi danymi, jak liczba osób będących na samym wydarzeniu. Ścianki pomeczowe, czy one pracują, czy nie, i wartości tych ścianek pomeczowych to też jest zupełnie różna i inna historia, która tutaj z takich badań płynie. To, co powiedziałem, z mojej strony będzie to sprint, nie maraton, więc tak też na tym mi zależało. I z czym Państwa zostawiam na teraz, na tym podsumowaniu, to przygotowałem takich 5 dobrych praktyk pomiaru związanych z mierzeniem aktywności. Po pierwsze, to zalecam i zachęcam, żebyście mierzyli Państwo swoją aktywność za każdym razem i w każdym momencie życia tej współpracy pomiędzy podmiotem sponsorowanym i podmiotem, który sponsoring potrzebuje, czyli zarówno przed, jak i w trakcie, jak i po. To wtedy będziecie widzieli, czy czujecie ten puls odpowiedni, tak, jeżeli chodzi o komunikację.
ustalajcie cenę. Znaczy to coraz rzadziej spotyka się już rodzaj komunikacji, które są odpalane na poziomie profesjonalnym, że te ceny nie są ustalone, ale jeszcze się zdarzają, więc to zachęcam. Zachęcam także, żebyście Państwo mierzyli także to, co się nie wydarzyło. To jest ciekawe podejście, żebyście sprawdzali także pewnego rodzaju założenia, które mieliście w celach komunikacyjnych, które się nie wydarzyły. Dlaczego one się nie wydarzyły? I dostarcza to też dostarcza ciekawych wniosków po samej współpracy. Zachęcam także Państwa do wprowadzania nowych miar i redefiniowania istniejących. Czy ekwiwalent reklamowy na pewno dobrze odpowiada na Państwa cele komunikacyjne? Czy ten akurat miernik, tylko i wyłącznie medialny, dobrze rezonuje z tym, jakie są Państwa oczekiwania komunikacyjne? Stąd zachęcam do wejścia w pomiar i konsultowania tego w zakresie nowych mierników, które są do dyspozycji. Wspominałem o tym mierniku, jaki stosujemy, czyli Media Navigator Performance. Badajcie Państwo także swoje dane historyczne, ponieważ one pozwalają dosyć dobrze zdiagnozować i przewidzieć to, co się wydarzy w przyszłości, jeżeli ten zakres danych jest przygotowany. Znowu, terminologia sportowa i zupełnie świadomie napisałem tutaj odnoś porażki. Ponieważ jeżeli często i szybko to Państwo robicie, często i szybko weryfikujecie to, jak do monitoringu, do analityki, do podsumowań sponsoringowych podchodzić, to bardzo szybko i tanio wyciągacie te wnioski, poprawiacie swoją skuteczność komunikacyjną i poprawiacie po prostu swój proces komunikacyjny, który ma na celu przełożenie tych wartości, które podmiot sponsorowany czy też drużyna ma dostarczyć Państwa marce. Ostatni slajd ode mnie z podziękowaniami za to spotkanie, ale jeżeli są jeszcze jakieś pytania, celowo zostawiliśmy także kilkanaście minut na jakieś dodatkowe materiały, czy też na dodatkowe pytania, które mogą się pojawić i o których możemy porozmawiać z Państwem. I przepraszam za ten mikrofon, ale tutaj faktycznie liczyłem na to, że Microsoft jednak produkuje dobre rzeczy. Proszę, okazało się, że jednak nie. Dziękujemy panu Marcinowi za tą część. Dziękujemy Państwu za udział w naszym webinarze. Dziękujemy za aktywny przede wszystkim udział w naszym webinarze. Zapraszamy na kolejne spotkania i życzymy Państwu miłego popołudnia. Do zobaczenia.